Dawni Aztekowie wierzyli, że dzieje świata od jego powstania są podzielone na ery, oddzielone od siebie wielkimi kataklizmami. Każda z tych epok, znacznie dłuższych aniżeli pamięć najstarszego nawet człowieka, zaczynała się narodzinami niezbędnego do życia Słońca. Koniec każdej epoki przynosiło najczęściej olbrzymie trzęsienie Ziemi, niszczące wszystko i wszystkich. Globalny reset na bezprecedensową skalę. Podobnie zakończyła się czwarta epoka, zwana czasem czwartym Słońcem. Na całej planecie zapanowały nieprzeniknione ciemności. Dwaj bogowie, Quetzalcoatl i Tezcatlipoca, wyruszyli przed siebie, aby przygotować scenę pod budowę nowego świata. Na swojej drodze napotkali morskiego potwora, Tlatecutli, który chociaż nosił męskie imię, był w rzeczywistości płci żeńskiej. Tlatecutli była pierwotną morską bestią, odpowiedniczką mezopotamskiej bogini Tiamat, personifikacją niszczycielskiego, ale i twórczego zarazem chaosu. Quetzalcoatl i Tezcatlipoca nie wahali się ani chwili i bez litości zamordowali Tlatecutli, rozszarpując jej ciało na kawałki, z których zaczęli budować zarysy przyszłego świata. Pokonana bestia nie straciła jednak zupełnie swojej mocy. Ciągle była zdolna do rodzenia. Z jej wnętrzności wyłoniły się góry, lasy, zwierzęta, rośliny i ludzie. Żywe istoty rozgościły się wśród rozszarpanych zwłok Tlatecutli. Wściekły i głodny potwór zaś od tego czasu będzie domagał się pokarmu pod postacią krwi tych ostatnich. Nowy świat stworzony przez wędrownych bogów był mroczny, zimny i ponury. Brakowało w nim bowiem zarówno słońca, jak i księżyca. Te ciała niebieskie należało dopiero stworzyć. Bogowie zebrali się więc gromadnie, aby wybrać spomiędzy siebie śmiałków, którzy poświęcą się dla dobra ogółu. Powołanie do życia nowego, piątego słońca, wymagało bowiem oddania życia przez jednego z bogów. Podobnie było z księżycem. Śmiałek musiał wejść do wielkiego ognia i spłonąć żywcem, ofiarując swoje cierpienie dla dobra rodzącego się świata. Prędko na ochotnika zgłosił się Texistecatl, dumny i pyszny bóg, przybrany w futro jaguara. Texistecatl czterokrotnie podchodził do wielkiego ogniska, ale za każdym razem w ostatniej chwili z przerażeniem oddalał się, nie mogąc przełamać lęku. Widząc, że sprawy nie posuwają się do przodu, bogowie zaczęli zastanawiać się nad alternatywą. Z pomocą przyszedł im Nanałacin, mały, brzydki, schorowany bóg pokryty ropiejącymi krostami i wrzodami. Bogowie klasnęli wesoło w dłonie. W końcu ten odpychający i skromny bóg będzie idealną ofiarą. Niech poświęci się dla wszystkich. Nanałacin okazał się bardziej zdecydowany od swojego dumnego kolegi i bez wahania wkroczył do ognia, spopielając się w oka mgnieniu. Texistecatl zauważył, że szansa stania się słońcem wymyka mu się z rąk. Ruszył więc prędko w kierunku ognia, wskakując doń za Nanałacinem. Spłonął tak, jak jego poprzednik. Za bogami podążyły dwa zwierzęta, orzeł i jaguar, zamieniając się w popiół, tak jak oni. Zgodnie z tradycją, to właśnie wówczas skrzydła meksykańskich orłów pociemniały, a na skórze jaguarów pojawiły się cętki. Ponieważ Texistecatl ociągał się z samoofiarowaniem, wkroczył do gasnącego ogniska, a przez to na ciałach powiązanych z nim jaguarów pojawiła się już wyłącznie punktowa spalenizna. Dwaj bogowie zajęli swoje miejsca na firmamencie, ale nie wszystko działało tak jak powinno. Nanałacin stał się słońcem, a jego kolega księżycem. Orzeł stał się ptakiem słońca, a prowadzący nocny tryb życia, tajemniczy jaguar, na trwałe związał się z księżycem. Obaj bogowie świecili bardzo jasno i wyraźnie, ale nie poruszali się po nieboskłonie. W końcu Nanałacin ogłosił, że aby poruszyć słońce i księżyc i wprawić je w rytm codziennej wędrówki, wszyscy bogowie muszą dokonać poświęcenia, symbolicznie przelewając swoją krew i poświęcając serca dla dobra sprawy. Z początku bogowie byli oburzeni, ale nie mieli wyjścia. Przystali na dyktat nowego słońca i złożyli krwawą ofiarę dla dobra świata. Słońce i księżyc natychmiast ruszyły przed siebie, rozpoczynając erę znaną jako Piąte Słońce.
zanim nowe ciała niebieskie zaczęły pracować tak jak należy, trzeba było rozwiązać jeszcze jeden drobny problem. Dumny teksistę Katl nie mógł pogodzić się z utratą prawa do bycia słońcem. Starał się więc świecić tak mocno, że rozjaśniał mroki nocy, tak jakby były one dniem. Jeden z poirytowanych tym bogów cisnął w kierunku teksistę Katla królikiem, który przysłonił część jego blasku, nadając przy tym księżycowi charakterystyczny, sierpowaty kształt. Miejsce, w którym doszło do rytualnego utworzenia nowego świata, zwane było przez Indian Nahua, do których należeli również wspomniani Aztekowie, jako Teotihuacan. Toponim pochodzący z języka Nahuatl najczęściej tłumaczy się jako siedzibę bogów, miejsce narodzin bogów albo miejsce, gdzie ludzie stają się bogami. Jest jeszcze kilka innych proponowanych wariantów, ale wszystkie oscylują wokół tego samego motywu. Narodzin bogów i początku świata, który miał mieć miejsce właśnie w Teotihuacanie, w Dolinie Meksyku, nad brzegami jeziora Texcoco. Przytoczony przeze mnie mit kosmogoniczny zanotował w XVI wieku hiszpański misjonarz Bernardino de Sahagún, który zdecydował się zachować dla potomności jak najwięcej z tradycji i historii podbitych Azteków. W tym celu sporządził monumentalny 12-tomowy kodeks florencki. W 7 tomie znajdziecie opis wydarzeń, jakie miały miejsce u zarania nowej epoki w Teotihuacanie. Nazwa miasta została zapisana przez Hiszpanów na podstawie azteckich wskazówek. Teotihuacan był podczas konkwisty morzem ruin, mocno wyludnionym i stopniowo umierającym pod naporem otaczającej go przyrody. Nawet z punktu widzenia Azteków było to miasto starożytne, należące do dawno minionej przeszłości. Opowieści o kulturach Mezoameryki nie sposób jednak prowadzić, nie wspomniawszy o słynnym Teotihuacanie, który w tej części świata przez ponad 1000 lat spełniał tę samą rolę, w jaką w odległej Europie wpisywały się 4 miasta będące fundamentami tamtejszej cywilizacji. Rzym, Ateny, Jerozolima i Troja. Teotihuacan był miejscem narodzin nowego świata, wyłonienia 5 słońca i pierwszej symbolicznej ofiary z krwi i serc złożonej przez bogów. Ofiary te będą od teraz musieli kontynuować już ludzie, tak długo jak będzie im zależało na podtrzymaniu istnienia Słońca i Księżyca. Teotihuacan stał się mityczną kolebką kultury mezoamerykańskiej, tak samo jak przed nim Olmekowie mieli dać początek tutejszej cywilizacji, a późniejsi Toltekowie mieli położyć podwaliny pod rzemiosło. Na wpływie kulturalnym osiągnięcia miasta jednak się nie kończyły, żadne bowiem miasto Olmeków, Zapoteków czy Majów istniejące przed świetnością Teotihuacanu nawet nie zbliżyło się do wielkości tej metropolii. W czasie największej świetności, przypadającej z grubsza na pierwsze 5 wieków naszej ery, Teotihuacan będzie bowiem zajmował około 25 km kwadratowych powierzchni, czyli teren odpowiadający wielkością ówczesnemu cesarskiemu Rzymowi. Na tym obszarze mieszkać będzie około 125 tysięcy ludzi żyjących na dość wysokim poziomie, w przestronnych, wielorodzinnych kompleksach mieszkalnych przypominających w pewnym stopniu rzymskie insule. Teotihuacan stanie się wówczas największym miastem na całej zachodniej półkuli i jednym z 10 najludniejszych na całej planecie. Wyprzedzi go pod tym względem wyłącznie kilka miast w Cesarstwie Rzymskim, Persji i Chinach. W tych ostatnich będzie zresztą wówczas żyła 1/3 z liczącej około 300 milionów ludności ówczesnego świata. W przeciwieństwie jednak do niejednokrotnie chaotycznych i przeludnionych metropolii Starego Świata, Teotihuacan będzie zaskakująco przestronny i dobrze pomyślany. Jego monumentalne piramidy, pałace i świątynie rozłożą się wzdłuż szerokiej i wytyczonej przez kompetentnych inżynierów Alei Zmarłych, ciągnącej się przez kilka kilometrów. Większa część ludności będzie zaś mieszkała w rozległych kompleksach mieszkalnych na zaskakująco wysokim poziomie, ze stosunkowo niewielkimi różnicami w średniej zamożności. Teotihuacan w okresie rozkwitu będzie miastem dobrobytu i bogactwa, przyciągającym do siebie tysiące imigrantów z całej Mezoameryki, wśród nich głównie Zapoteków i Majów. Będzie to także stolica regionalnego hegemona, miasta państwa tętniącego życiem i pragnieniem ekspansji.
Zmilitaryzowany Teotihuacan, żyjący kultem wojen, podbojów i ofiar z ludzi, przetrze szlaki późniejszemu o niemal tysiąclecie azteckiemu imperializmowi z wszystkimi jego najbardziej ponurymi tradycjami. Rozmach Teotihuacanu będzie tym bardziej zaskakujący, że stojący za nim ludzie nie wykorzystywali zwierząt pociągowych, a nawet jucznych. Jakby tego było mało, nie używali metalowych narzędzi. Metal pojawi się bowiem w Mezoameryce dopiero około 800 roku naszej ery, czyli jakiś czas po upadku znaczenia wielkiej metropolii. Pomimo wielu przeciwności, mieszkańcom tego miasta udało się osiągnąć zaskakujący, nieznany wcześniej w Mezoameryce poziom rozwoju, któremu dorówna dopiero aztecki Tenochtitlan. Dla Azteków Teotihuacan zawsze już będzie mistycznym punktem odniesienia, w podobnym stopniu, w jakim dla średniowiecznych Europejczyków była nim Jerozolima. Ostatni aztecki Tlatoani, Moctezuma Xocoyotzin, znany u nas pod zniekształconym przez Hiszpanów imieniem Montezuma, miał regularnie pielgrzymować do ruin Teotihuacanu na czele uroczystej procesji, pokonując czółnem spokojne wody jeziora Texcoco. Cel jego pielgrzymki od Tenochtitlanu dzieliło wówczas blisko 40 km. Stojąc pod piramidami Słońca, Księżyca i Upierzonego Węża, szukał odpowiedzi na te same pytania, jakie zadawali sobie podczas pielgrzymek chrześcijańscy przywódcy w Rzymie, a muzułmańscy w Mekce. Początki Teotihuacanu spowite są mrokami tajemnicy, co w przypadku starożytnych cywilizacji w tej części świata nie jest niczym niezwykłym. Osadnictwo na terenie, jaki zajmie później wielka metropolia, rozpoczęło się już przed naszą erą, ale upłynęło nieco czasu, zanim Teotihuacan stał się największym miastem ówczesnej Mezoameryki. Pomogła mu w tym natura. Dolina Meksyku, w której nad wschodnimi brzegami jezior Texcoco i Xaltocan rozlokowali się pierwsi Teotihuacanie, była rejonem aktywnym wulkanicznie. Najprężniej rozwijającą się osadą w okolicy było na przełomie er Cuicuilco, czyli dosłownie miejsce tańca i śpiewu. Miasto to leżało na południowych brzegach jeziora Texcoco. Cuicuilco czekał jednak los podobny do tego, jaki stał się udziałem Pompejów. Miasto i sąsiadujące z nim pola zostały z czasem pogrzebane pod lawą i popiołami kolejnych erupcji wulkanów Popocatépetl, a potem także Xitle. Nazwa tego drugiego oznacza w języku nahuatl pępek, co wiąże się z jego charakterystycznym kształtem. Upadek Cuicuilco nie był równie gwałtowny jak los miast Wezuwiusza czy egejskiej Tery. Miasto stopniowo wyludniało się po kolejnych erupcjach, a jego mieszkańcy przenosili się do innych osad w Dolinie Meksyku. Rejon ten doświadczał wówczas gwałtownej eksplozji demograficznej. W tak zwanym okresie klasycznym, który miał rozpocząć się w pierwszych wiekach naszej ery, w dolinie miało mieszkać nawet 40 razy więcej ludności, aniżeli w poprzedzającym ją okresie formatywnym, czyli tym, w którym Mezoameryka doświadczyła dominacji Olmeków. Dolina Meksyku w dużej części była wówczas zajęta przez kilka połączonych ze sobą jezior: Texcoco, Xochimilco, Chalco, Xaltocan i Zumpango, z których do naszych czasów zachował się jedynie niewielki fragment tego pierwszego. To w tym miejscu za ponad 1000 lat swoją stolicę wybudują Mexikowie, zwani Aztekami. Okolica była niemal wymarzona do rozwoju. W wodach jezior łowiono ryby, w pobliskich trzcinach polowano zaś na ptactwo wodne. Niedaleko Teotihuacan znajdowały się złoża soli, a góry okalające dolinę były bogate w drewno, zwierzynę łowną, a także wapienie, rogowce, bazalty i wyjątkowo cenny, wulkaniczny obsydian. Na przełomie er populacja Teotihuacanu zaczęła rosnąć, po części dzięki emigrantom z upadającego Cuicuilco, a z drugiej strony dzięki mieszkańcom sąsiednich osad, którzy w tym bogatym, lecz niespokojnym świecie zaczęli poszukiwać bezpieczeństwa poprzez zjednoczenie się z rosnącymi w siłę sąsiadami. Z czasem miasto miało osiągnąć taką wielkość, że Majowie będą je określać terminem Pu, a Indianie Nahua – Tollan.
Obamyzoamerykańskie terminy oznaczały miejsce wielu trzcin i odnosiły się do największych, najbardziej ludnych metropolii. Tollanem określano znacznie później także toltecką Tulę i aztecki Tenochtitlan. Teotihuacan powstał w małej dolinie wciśniętej między kilka wzgórz, o których jeszcze dzisiaj wspomnę. Leżał kilka kilometrów od brzegów pobliskich jezior na obszarze nieposiadającym żadnych walorów obronnych. Równina, na której ulokowano miasto, była jednak znana z wielkiej urodzajności, dodatkowo spotęgowanej budową rozległych irygacji i kanałów nawadniających. Jeszcze w połowie XX wieku antropolog William Sanders określił Teotihuacan mianem cywilizacji hydraulicznej, uzależnionej od sprawnej irygacji, ale jej ślady w zdecydowanej większości zniknęły pod fundamentami stolicy dzisiejszego Meksyku. Dopiero w XXI wieku podczas wykopalisk na terenie kompleksu znanego jako Ciudadela na południu Teotihuacanu natrafiono na pozostałości długich irygacji zapewniających tutejszym rolnikom dostęp do wody, niezbędnej dla cywilizacji rolniczej. Dawni rolnicy nad jeziorem Texcoco słynęli z budowy chinampa, czyli pływających ogrodów w języku nahuatl zwanych chinamitl. Te sztuczne wyspy w kształcie prostokątów były budowane na przybrzeżnych wodach jezior. Brzegi chinampa wzmacniano wikliną i chłonącymi wilgoci drzewami, takimi jak na przykład wierzby. Sztuczne wysepki o powierzchni kilkudziesięciu metrów kwadratowych dawały olbrzymie zbiory, ale były narażone na ciągłe powodzie. Ślady chinampa sprzed 2000 lat nie zachowały się do naszych czasów ze względu na olbrzymie zmiany w lokalnej topografii wywołane urbanizacją i osuszaniem jezior. Większość naszej wiedzy o pływających jeziorach pochodzi dopiero z czasów azteckich. Ta forma uprawy roślin jest jednak stosowana w Meksyku po dziś dzień. Zaawansowane rolnictwo było niezbędne do wyżywienia nieproporcjonalnie wielkiej populacji przyszłego miasta bogów. Pochodzenie mieszkańców Teotihuacan od zawsze budziło spore kontrowersje. W ruinach odkryto wiele glifów potwierdzających znajomość pisma, ale próby ich odczytania do dzisiaj nie zakończyły się sukcesem. Dominuje pogląd, wedle którego założyciele miasta wywodzili się spośród Indian Nahua, posługujących się językiem nahuatl. Założenie to bierze się w dużej mierze z racji szczególnej estymy, jaką Teotihuacańczyków darzyli późniejsi Aztekowie, uważający się za ich potomków. Hipoteza ta nie jest jednak pozbawiona pułapek. Przede wszystkim Aztekowie byli w Dolinie Meksyku dość późnymi przybyszami. Pojawili się w niej dopiero gdzieś w XII wieku naszej ery, przybywając z północy Meksyku, gdzie wcześniej najprawdopodobniej pędzili żywot półnomadów. Aztekowie z czasem odnieśli olbrzymi sukces, ale w Dolinie Meksyku byli parweniuszami, stąd też nie dziwi czołobitne uwielbienie, jakim darzyli wcześniejszych od siebie Tolteków i jeszcze starszy Teotihuacan. Automatyczne utożsamienie mieszkańców Teotihuacanu z Indianami Nahua, kierując się tradycją aztecką, jest więc prawdopodobne, ale ryzykowne. W końcu nawet na naszym europejskim podwórku mamy historię Rzymian, którzy na bardzo wczesnym etapie swoich dziejów uznali się za potomków emigrantów z homeryckiej Troi. Rzymskie pretensje do trojańskiej spuścizny powszechnie uznaje się za wyssane z palca. W końcu jest mało prawdopodobne, aby mieszkańców starożytnego Latium łączyło coś więcej z małoazjatycką Wilusą, której populacji znacznie bliżej było do Hetytów. Przynależność etniczna i językowa założycieli Teotihuacanu jest więc dyskusyjna. Z braku bardziej przekonujących opcji będę traktował ich jednak, zgodnie z najpopularniejszymi obecnie trendami, jako Indian Nahua. Do początku lat 60. XX wieku dość często można się było spotkać z poglądami, że Teotihuacan był jedynie wielkim sanktuarium, nie zaś miastem o stałej populacji. Wokół majestatycznych piramid na stałe mieszkać mieli jedynie kapłani ze służbą, przebywający w szykownych kwaterach zbudowanych wzdłuż przecinającej miasto Alei Zmarłych. Ta hipoteza wysunięta m.in. przez amerykańskiego historyka sztuki George'a Kroeblera upadła z hukiem w efekcie czegoś, co znamy jako Teotihuacan Mapping Project.
Na przełomie lat 60. i 70. grupa badaczy pod kierunkiem antropologa profesora René Milona dokonała wielkiego zadania mapowania wszystkich pozostałych do naszych czasów śladów budowli w tym starożytnym mieście. Po latach prac terenowych ukazała się mapa Teotihuacanu, na którą badacze nanieśli ślady 5000 budowli, z których w większości zachowały się jedynie fundamenty. René Milon zidentyfikował 2300 z tych budowli jako kompleksy mieszkalne różnych rozmiarów. Najmniejsze mogły pomieścić 12 osób, a największe nawet blisko setkę. Pozostałe budynki były m.in. świątyniami, magazynami lub warsztatami nastawionymi szczególnie na obróbkę szkliwa wulkanicznego, czyli obsydianu. Kilkadziesiąt kilometrów od miasta znajdowały się duże złoża unikalnego, zielonkawego obsydianu, znanego jako obsydian Pachuca. Mieszkańcy Teotihuacanu eksportowali wyroby z tego rzadkiego rodzaju obsydianu, zalewając nimi całą Mezoamerykę. Michael Coe pisze o co najmniej 100 warsztatach obsydianu w mieście. Według Justyny Olko mogło być ich nawet 350. Teotihuacan był wielkim centrum kultu i manufakturą dóbr nastawioną na eksport. Miasto słynęło z ceramiki, wykonywanej z pomarańczowej glinki o wyjątkowo cienkich ściankach, której przykłady znajdowano w całej Mezoameryce, aż po Belize i Gwatemalę. Nawet odlegli Majowie imitowali słynne kadzielnice produkowane masowo w manufakturach ulokowanych przy teotihuacańskiej piramidzie upierzonego węża. Sieci handlowe Teotihuacanu u szczytu jego potęgi między III a VI wiekiem naszej ery przewyższały nawet podobną mapę wpływów późniejszych Azteków. Nic więc dziwnego, że Moctezuma regularnie pielgrzymował do stolicy rzekomych przodków, szukając odpowiedzi na ważne pytania wśród pozostałości ich dawno minionej sławy. Teotihuacan był niewątpliwym fenomenem w swojej epoce. Jego gwałtowny rozwój, zapoczątkowany w pierwszym stuleciu naszej ery, praktycznie rozpoczął okres znany w dziejach starożytnego Meksyku jako klasyczny. Wszędzie w okolicy powstawały wówczas miasta z kamienia, rządzone zazwyczaj przez ubóstwionych monarchów. Majowie zaczęli prowadzić chronologię w długiej rachubie, wszędzie wyłaniały się hierarchiczne społeczności, posługujące się wyrafinowanymi kalendarzami i kilkoma rodzajami pisma. Trzy rzeczy, których z pewnością nie uświadczylibyśmy w ówczesnej Mezoameryce, to kosmici, pacyfizm i demokracja. Mogły zdarzać się oligarchiczne republiki w stylu Rzymu czy Kartaginy, ale elity zazwyczaj pozostawały głuche na wolę mas. Wojowniczym miastom, państwom przewodzili najczęściej królowie obdarzeni boskim nimbem. Kto zaś rządził w Teotihuacan? Ta kwestia jest kolejną zagadką tego fenomenalnego miasta. Teotihuacan rozwinął się do skali, jaką widzimy obecnie, patrząc na jego ruiny, bardzo szybko, gwałtownie. Archeolodzy dopiero w XXI stuleciu dokopali się do skromniejszych pozostałości wcześniejszej osady, ale to nie zmieniło dominującego poglądu, wedle którego miasto rozbudowano nagle, z wielkim rozmachem i według starannego planu. W pierwszym wieku naszej ery wytyczono biegnącą w kierunku północ-południe 4-kilometrową aleję zmarłych, przecinającą planowaną metropolię na dwie połowy. Następnie pod kątem prostym do niej wytyczono kolejną aleję, która ostatecznie podzieliła miasto na 4 mniej więcej równe części. 1000 lat później Aztekowie w podobny sposób podzielą Tenochtitlan. Wokół alei mierzącej 40 metrów szerokości zaczęto prędko wznosić starannie zaplanowany kompleks sakralny składający się z kilku olbrzymich i całej masy mniejszych piramid oraz budynków określanych czasem ze względu na swoje rozmiary jako pałace. Pod piramidami pojawiły się rozległe place o przeznaczeniu rytualnym lub ekonomicznym. Mogły to być miejsca targowisk lub zgromadzeń kultowych. Wszystkie aleje i budowle wzniesiono pod tym samym kątem. 15,5 stopnia na wschód względem astronomicznej północy. Ta reguła była respektowana z żelazną dyscypliną, chociaż podczas ostatnich badań na wcześniejszych warstwach w okolicach piramidy upierzonego węża, pochodzących z pierwszego stulecia przed naszą erą, okazało się, że wcześniej budowlę orientowano przy odchyleniu wynoszącym 11 stopni. Ostateczna wersja zakładała jednak sztywny kąt nachylenia 15,5 stopnia na wschód względem północy.
Japoński archeolog Saburo Sugiyama, pracujący na stanowisku przez wiele lat, zauważył, że podczas wytyczania ulic, dzielnic i piramid miasta architekci posługiwali się wielokrotnością miary wynoszącej około 83 cm, bardzo zbliżonej do miary znanej w Nahuatl jako Tzeniolotli, wynoszącej około 80 cm, czyli w przybliżeniu odległość od serca do końców palców ówczesnych ludzi. Całe miasto zaplanowano według starannie egzekwowanego planu. Na bazie linii przecinającej się pod kątem prostym, co było w ówczesnej Mezoameryce ewenementem. Kolejne miasta zaczęły wkrótce kopiować wzór zapoczątkowany przez planistów z Teotihuacanu. Powstająca w ten sposób metropolia miała poprzez sztywno zaplanowane odległości i wymiary odzwierciedlać najważniejsze liczby z mezoamerykańskich kalendarzy, szczególnie solarnego i rytualnego. Pierwszy liczył 365 dni, a drugi 260. Sugiyama, dzieląc na przykład boki konkretnych budynków przez odkrytą przez siebie miarę 83 cm, zauważył na przykład, że boki piramidy Słońca powstały z 260 takich miar, symbolizując w ten sposób całoroczny cykl kalendarza rytualnego. W teotihuacańskich alejach zakodowano m.in. roczny cykl solarny albo cykl widoczności bardzo ważnej w mezoamerykańskiej mitologii planety Wenus. Orientowanie miasta, szczególnie jego sakralnych obiektów według astronomii, nie było dla archeologów specjalnym zaskoczeniem, jednak skala, w jakiej przeprowadzono planowanie metropolii w ten sposób, już tak. W końcu architekci zastosowali podobne koncepcje także wobec dzielnic mieszkalnych i produkcyjnych. Wielka metropolia miała być odzwierciedleniem astronomiczno-religijnego ładu na Ziemi. Dawne cywilizacje wpatrywały się w niebo z wyjątkową skrupulatnością. W końcu to właśnie na nieboskłonie ich przedstawiciele doszukiwali się swoich bogów, kierujących losami maluczkich, bezapelacyjnie przywiązanych do ziemskiej egzystencji. Teotihuacan co roku przyciąga ponad 3 miliony turystów, co czyni to miejsce najczęściej odwiedzanym parkiem archeologicznym w obu Amerykach. Większość odwiedzających z pewnością jest pod wielkim wrażeniem majestatycznych piramid, a wśród nich tej największej, piramidy Słońca. Majestatyczna budowla dominująca nad Aleją Zmarłych wznosi się obecnie na wysokość 71 metrów, co czyni ją jedną z najwyższych piramid obu Ameryk. Boki budowli mają nieco ponad 215 metrów. W przeszłości była nieco wyższa, a na jej szczycie stała świątynia lub kapliczka przeznaczona dla bóstwa, którego tożsamości nie jesteśmy dzisiaj w stanie zidentyfikować. Mógł to być Tlaloc, władca burz i grzmotów, któremu poświęcono wiele drobnych darów wotywnych złożonych wewnątrz piramidy Słońca oraz w biegnącym pod nią tunelu, odkrytym zupełnym przypadkiem w 1971 roku przez archeologów oczyszczających plac przed budowlą. Teonim Tlaloc pochodzi z późniejszych czasów. Był powszechny wśród Azteków. Nie wiemy z całą pewnością, czy teotihuacański bóg burzy, jak często określają go naukowcy, również był tak nazywany. Jest to możliwe. Tlaloc był najważniejszym bóstwem miasta, o czym świadczą liczne podobizny pod postacią figur i glifów. Dla przykładu, w kompleksie znanym jako La Ventilla, bóg burzy pojawia się na 8 z 42 odkrytych tam kamiennych glifów. Tlaloc był najczęściej przedstawiany skłami wystającymi spod górnej wargi i czymś na kształt okularów, albo raczej gogli. Ten drugi element wizerunku deszczowego bóstwa skłonił niegdyś szwajcarskiego bajkopisarza Denikena i jego wyznawców do uznania Tlaloca za jedną z pamiątek po wizycie paleoastronautów. W końcu, czyż te gogle nie przypominają okularów ochronnych noszonych przez miłośników motocykli i automobilów? Sam pamiętam, gdy jako nastolatek czytałem podobne wynurzenia. Ale dopiero z perspektywy czasu dostrzegam ich głupotę. Po co byłyby gogle paleoastronautom? Co oni, po drodze mlecznej w kabrioletach jeździli? A może na kolarkach lub MZ-kach zasuwali? Tlaloc, jak przystało na bóstwo pochodzące z panteonu politeistycznego, był bogiem bardzo wszechstronnym.
Z jednej strony nieobliczalny władca grzmotów i ulewy, doskonale odnajdujący się podczas oberwania chmury, przynoszący ludziom życiodajny deszcz, niezbędny do uprawy kukurydzy. Z drugiej jednak strony był także patronem wojowników i okrutnym panem wojny, o czym wspomnę nieco później. Tlaloc, czczony w całej Mezoameryce, mógł być także bóstwem jednoczącym wieloetniczną społeczność Teotihuacanu. Do tunelu pod piramidą Słońca prowadzi szyb o głębokości 7 metrów, do którego niegdyś schodziło się po drewnianej drabinie lub podobnej konstrukcji. Sama jaskinia ciągnie się na długości ponad 100 metrów, biegnąc około 6 metrów pod powierzchnią piramidy. Badacze z początku myśleli, że podziemny tunel był naturalną jaskinią, być może nieco dostosowaną przez ludzi, ale z czasem uzmysłowiono sobie, że całość została wykuta wyłącznie ręką człowieka w początkach pierwszego wieku naszej ery, tuż przed rozpoczęciem prac nad piramidą Słońca. Prawdopodobnie mieszkańcy Teotihuacanu stworzyli w ten sposób sztuczny tunel do głębi ziemi, pełniący rolę rytualną. Jaskinie były bowiem w mezoamerykańskiej tradycji miejscami świętymi, łączonymi z narodzinami ludzi. Były także portalami do zaświatów. To przez nie na zewnątrz wydostawać się miały bogactwa z wnętrza ziemi. Sztuczną jaskinię przebiegającą pod piramidą obrabowano już w starożytności, a pochodzące z niej znaleziska nie należą do specjalnie oszałamiających. Część z nich pochodzi zresztą z późniejszych czasów, Tolteków i Azteków, gdy miasto było traktowane jako cel pielgrzymek. Podczas wykopalisk prowadzonych w rogach piramidy Słońca natrafiono na ofiary zakładzinowe, w skład których wchodziła ceramika, obsydianowe ostrza, pirytowe lustra i 318 figurek, głównie zwierząt, a także szczątki ludzi, przede wszystkim niemowląt i bardzo małych dzieci. Maleństwa prawdopodobnie pełniły funkcję ofiar zakładzinowych, wzmacniających siłę konstruowanej właśnie budowli. Wojowniczy Tlaloc, bóg z kłami wampira, amerykański władca grzmotów, musiał mieć także łagodniejszą stronę swojej natury. Ofiary z niemowląt dobitnie świadczą, że lubił małe dzieci. Budowę piramidy Słońca kończono około 150 roku naszej ery, w tym samym czasie, gdy za Atlantykiem, w odległej Italii, szczyt swojej świetności przeżywało Cesarstwo Rzymskie, zupełnie nie zdające sobie sprawy z istnienia tajemniczej mezoamerykańskiej potęgi. Piramida Słońca pełniła rolę rytualną i symboliczną. Została wzniesiona na podobieństwo wyrastającej za jej plecami góry Cerro Potlačice. Podobieństwo piramidy i wzgórza najłatwiej dostrzec, spoglądając w jej kierunku ze szczytu piramidy Księżyca, wznoszącej się na końcu Alei Zmarłych. Mieszkańcy Teotihuacanu nie bez powodu naśladowali w tej wielkiej konstrukcji sąsiednie wzgórze. Indianie Mezoameryki piramidy określali terminem Altepetl, oznaczającym jednocześnie ludzkie siedziby, w których znajdowały się tego typu konstrukcje. Altepetl oznacza dosłownie wodną górę, czyli górę, z której wypływa życiodajna woda, pozwalająca na uprawę kukurydzy, niezbędnego elementu przetrwania każdej z tutejszych cywilizacji. Myśląc o dawnej Mezoameryce, wyobrażamy sobie wojowników w strojach jaguarów lub orłów, albo krwawe ofiary z ludzi, ale dla przeciętnego mieszkańca Teotihuacanu znacznie ważniejszym elementem jego codzienności była kukurydza, o której myślał zapewne zdecydowanie częściej nawet niż o żonie. Mezoamerykańskie piramidy przypominały swoje egipskie odpowiedniczki wyłącznie kształtem. Co do zasady nie były grobowcami, ale raczej platformami imitującymi wzgórza, często wulkany. Na ich szczytach zaś wznosiły się kaplice lub świątynie. Wznoszono je także w inny sposób, wypełniając je gliną, ziemią i luźnymi kamieniami bądź gruzem. Dopiero zewnętrzną powierzchnię tego usypiska pokrywano wymodelowaną skałą wulkaniczną, którą z kolei wykańczano wapiennym tynkiem. Tę gładź pokrywano barwnymi malowidłami, nadającymi konstrukcji żywy wygląd, zdecydowanie odmienny od tego, który widzą dzisiejsi turyści. Według archeologów w mieście dominował kolor określany jako teotihuacańska czerwień, która gdzieniegdzie przechodziła w pomarańcz. Poza tym używano bieli, różnych odcieni zieleni oraz czerni dla podkreślenia konturów malowanych jaskrawymi kolorami płaskorzeźb. Wapienne tynki i malowidła nie przetrwały do naszych czasów.
Piramida Słońca nie powstała w przypadkowym miejscu. Dwa razy do roku, 29 kwietnia i 12 sierpnia, człowiek stojący na szczycie piramidy mógł dostrzec Słońce wstające na horyzoncie w tym samym miejscu. 12 sierpnia i 29 kwietnia dzieliło 260 dni, czyli dokładnie tyle samo, z ilu składał się kalendarz rytualny, przez Majów określany jako Colkin. Monumentalna piramida wraz z otaczającym ją kompleksem ołtarzy, świątyń i mniejszych piramid była więc prawdopodobnie symbolicznym miejscem kreacji Słońca. Była także najwcześniej ukończonym spośród trzech monumentalnych kompleksów, z jakimi do dzisiaj kojarzony jest Teotihuacan. Drugim była piramida Księżyca. Aby się do niej dostać, musimy opuścić piramidę Słońca i udać się na północ, Aleją Zmarłych. Nazwę tej 4-kilometrowej, głównej arterii komunikacyjnej miasta znamy dzięki Aztekom, którzy przekazali ją Hiszpanom. Czy tak samo określali te magistrale mieszkańcy Teotihuacanu? Tego nie wiemy. Aztekowie twierdzili, że wzdłuż Alei Zmarłych pochowani byli najznamienitsi mieszkańcy i założyciele metropolii, ale archeolodzy nie natrafili na ślady żadnych pochówków. Annabeth Heydrich, historyczka sztuki i autorka jednej z niewielu naukowych monografii o mieście bogów, The Teotihuacan Trinity, którą przeczytałem i szczerze polecam, wysunęła hipotezę, że w pałacach przylegających do Alei Zmarłych faktycznie mogli być pochowani zmarli, tyle że pod postacią mumii. Praktyka mumifikowania założycieli rodów i najznaczniejszych krewnych była dość powszechna w Mezoameryce, szczególnie wśród Majów. Tacy zasuszeni protoplaści otrzymywali własne kapliczki, a potomkowie mogli się do nich zwracać o pomoc i radę w trudnych chwilach. Pełnili funkcję domowych wyroczni. Czy tak było w Teotihuacanie? Tego nie wiemy. Jeżeli jednak faktycznie przy Alei Zmarłych znajdowały się ludzkie mumie, to magistrala ta w pewien sposób przypominała rzymską Via Appia, której pobocza usiane były rodzinnymi grobowcami. Aleja Zmarłych do dzisiaj pobudza wyobraźnię swoim rozmachem, a przecież powstała w mieście, w którym nie było w ogóle pojazdów ani zwierząt pociągowych, czy nawet jucznych. W Meksyku nie znano w końcu andyjskich lam. Wszystkie towary dźwigali ludzie na własnych plecach, bez wózków czy taczek. Tych bowiem w prekolumbijskiej Mezoameryce nie używano. W sześciu miejscach magistrale przecinały niskie platformy, na które wchodzono po schodach, a następnie schodzono po takich samych schodach z drugiej strony. Sama aleja na swoim najbardziej reprezentacyjnym, 2-kilometrowym odcinku od piramidy Upierzonego Węża aż do końcowej stacji, czyli piramidy Księżyca, nie była przecinana przez inne ulice. Dodatkowo jej pobocza były szczelnie zabudowane przez inne kompleksy, piramidy, ołtarze, pałace. Dostać się do niej można było wyłącznie od południa, jednym wejściem. W efekcie, z praktycznego punktu widzenia, główna aleja miasta, zamieszkanego przez ponad 100 tysięcy ludzi, bardziej to miasto dzieliła niż łączyła. Jej architekci nie kierowali się jednak podczas planowania względami czysto praktycznymi z naszego punktu widzenia. Aleja Zmarłych pełniła funkcje symboliczne, sakralne. Ich zakres możemy sobie jedynie wyobrażać. Widoczna i sekretna zarazem była ta aleja. Na samym końcu długiej alei majaczy druga co do wielkości piramida w metropolii, znana jako Piramida Księżyca. Obecnie mierzy 46 metrów wysokości, a jej podstawa to prostokąt o bokach około 147 na 130 metrów. Konstrukcja znajduje się po środku kompleksu, w którym znajdują się jeszcze mniejsze piramidy, ołtarze, wielki plac do zgromadzeń i kamienny kalendarz. Na placu jej stóp prawdopodobnie co roku podczas radosnego święta ustawiano symboliczne drzewo życia, sprowadzone z pobliskich gór. Na pomnik ten wybierano jedynie najpiękniejsze i najwyższe z drzew znalezionych w okolicznych lasach, a po ścięciu dbano, aby podczas transportu nie dotknęło ono ziemi. Na placu pod piramidą Księżyca natrafiono na dwie wielkie kamienne figury. Jedna była mocno zniszczona, ale druga zachowała się bardzo dobrze. 4-metrowa rzeźba z twardego andezytu, importowanego z odległości kilkudziesięciu kilometrów, przedstawia kobiece bóstwo przez kilka dekad identyfikowane jako wielka bogini Teotihuacanu,
najważniejsza patronka miasta. W ostatnich dekadach na najwyższe miejsce w lokalnym panteonie w oczach archeologów ponownie wspiął się władca burzy, Tlaloc, którego podobizny znajduje się znacznie częściej niż figury czy freski tajemniczej bogini patronującej najprawdopodobniej wodzie, płodności i bogactwu. Barki bogini przykrywa Quetzcoemitl. Typowo kobiece, prostokątne nakrycie górnej części ciała, do dzisiaj noszone w wielu rejonach Meksyku. Charakterystyczne pęknięcie na szczycie głowy bogini przypomina podobną symbolikę spotykaną na figurach bóstw już od czasów olmeckich. Z otwierającej się głowy, niczym z magicznej góry, powinna wytrysnąć woda, skarby ziemi i przede wszystkim kukurydza. Wielka bogini albo bogini wody pojawia się także dość często na dobrze zachowanych freskach w kompleksach Tepantitla i Tetitla. Majestatyczna bogini przybiera na nich formę drzewa życia, łącząc swoim ciałem życiodajną ziemię z niebem. Jej nogi niczym korzenie wrastają w glebę, a z głowy wystrzeliwują przystrojone listowiem gałęzie. Po obu stronach bogini stoją kapłani podlewający patronkę życia i bogactwa. Tak jak w przypadku niemal wszystkich antropomorficznych przedstawień w mieście, nie będących podobiznami bogów, postaci kapłanów nie posiadają cech indywidualnych. Obaj są identyczni. Tak samo jest z wojownikami czy innymi postaciami przewijającymi się na freskach i ceramice. Sztuka Teotihuacanu przedstawia jego populację jako kolektyw, rozróżniając ludzi wedle sprawowanej funkcji, ale zupełnie ignorując cechy indywidualne. Stąd tak trudno jest wyłuskać gdziekolwiek potencjalne podobizny tych, którzy faktycznie zarządzali wielkim miastem. Podobnie jak jej słoneczna odpowiedniczka, piramida Księżyca powstała jako symboliczna kopia wygasłego wulkanu Cerro Gordo, dosłownie gruba góra, wznoszącego się tuż za nią. Z wygasłą górą wiążą się prastare mity, jak ten o upierzonym wężu, Quetzalcoatlu, który pod postacią mrówki miał wejść do jej wnętrza i niczym Prometeusz wydobyć dla ludzkości skarby ukryte w środku. Cerro Gordo miała skrywać w swoich wnętrznościach bogactwa ziemi, w tym przede wszystkim cenną wodę. Podobnie jak wszystkie pozostałe piramidy, w Teotihuacan tak i ta poświęcona Księżycowi powstała w charakterystycznym dla tego miasta stylu architektonicznym znanym jako Talud Tablero. Styl ten powstał przed świetnością Teotihuacanu, ale to właśnie w tym mieście osiągnął niespotykany wcześniej rozmach, rezonując potem na całą Mezoamerykę. Talud Tablero cechował się wykorzystaniem płaskich platform, tablero, po których następowały pochyłe płyty, talud. Kolejne poziomy Talud Tablero o coraz mniejszej powierzchni tworzyły piramidę schodkową charakterystyczną dla tej części świata i jakże odmienną od tych egipskich. Piramida Księżyca powstała w 7 fazach na przestrzeni lat 100-450 naszej ery. Każda kolejna wersja konstrukcji była większa od poprzedniej, na której szczątkach była zresztą wznoszona. Była to typowa mezoamerykańska technika, w ramach której piramidy powiększano przez setki lat, budując na fundamentach poprzednich konstrukcji, które bez ceregieli zasypywano ziemią, gliną i gruzem. Pierwsza, jeszcze niewielka piramida Księżyca była w dodatku zorientowana pod kątem 11 stopni na wschód od astronomicznej północy, a nie jak wszystkie późniejsze budowle w mieście pod kątem 15,5 stopnia. Odchylenie od tej drugiej, sztywno przyjętej wartości było minimalne i mieściło się w zakresie 1 stopnia. Ewolucja tej wielkiej konstrukcji mogła odzwierciedlać także dalszy rozwój metropolii, która w miarę powiększania dostępnych środków mogła znaczną ich część przeznaczyć na rozbudowę kolejnej piramidy. Hiszpańska relacja z 1580 roku donosi, że na jej szczycie stał jakiś pomnik, a w bezpośredniej okolicy ciągle znajdowały się kapliczki poświęcone kultowi Księżyca, nie zachowane do naszych czasów. Hiszpanie nazywali to miejsce wyrocznią Montezumy. Pierwsze hiszpańskie wykopaliska o charakterze rabunkowym przeprowadzono już końcem XVII wieku, starając się dostać do wnętrza tzw. adosady, platformy przylegającej do głównej konstrukcji od frontu.
Zapewne niewiele jednego odkryto, gdyż kolejnych prób nie podejmowano aż do przełomu XIX i XX wieku, gdy na miejscu pojawili się profesjonaliści. Pomimo tego, najgruntowniejsze badania rozpoczęły się dopiero w 1998 roku i trwały 7 sezonów. W ich trakcie zbadano wszystkie 7 kolejnych piramid, odkrywając przy okazji także 6 bogatych i niejednokrotnie mrożących krew w żyłach masowych pochówków, które mieszkańcy Teotihuacanu ofiarowali bogom podczas dedykacji nowego budynku lub tuż przed rozpoczęciem prac budowlanych. U podnóża konstrukcji odkryto pochówek, w którym pogrzebano liczne naczynia ceramiczne, ozdoby z jadeitu, obsydianowe ostrza, piękne muszle i tkaniny. Obok nich pogrzebano dzikie zwierzęta – wilki, pumy, jaguary, orły i grzechotniki. Teotihuacanie grzebali wyłącznie zwierzęta drapieżne, żywiące się innymi, co mogło mieć silny związek z tradycjami militarystycznymi rezonującymi w mieście. Część zwierząt pogrzebano żywcem, w klatkach, o czym świadczą skamieniałe ekskrementy, tzw. koprolity, odkryte przez archeologów tuż przy pumach, pozostawionych na śmierć w drewnianych klatkach, pod ziemią. Szczególnie niebezpieczne drapieżniki były dodatkowo spętane, o czym świadczy bardzo bliskie i równoległe położenie kończyn ich szkieletów. Kości zwierząt wydobyte z pochówków zakładzinowych w piramidzie Księżyca powiedziały nam wiele o życiu czworonogów w metropolii. Przede wszystkim część z nich musiała być hodowana lub przynajmniej przetrzymywana w zamknięciu przez jakiś czas przed złożeniem w ofierze. Jedna z pum miała wyraźny uraz kończyny, który w środowisku naturalnym skazałby ją na pewną śmierć. Nie myślmy jednak, że w Teotihuacanie żyło jej się wygodnie. Uraz czaszki zadany zwierzęciu, prawdopodobnie przez niecierpliwego tresera lub opiekuna, świadczy o czymś zgoła odmiennym. Kły drapieżnego kota, starte prawdopodobnie podczas długotrwałych i beznadziejnych prób przegryzienia klatki, również podkreślają dramat zwierzęcia. Analiza izotopowa szczątków zwierzęcych pozwoliła ustalić, że trzymane w niewoli drapieżniki odżywiały się głównie zwierzętami roślinożernymi, zapewne królikami żerującymi na kukurydzy, ale w ich diecie były także stworzenia wszystkożerne. Co nie może pozostać bez komentarza, gdyż jak zauważyła pracująca na stanowisku antropolożka Nawa Sugiyama, w tej części świata były tylko 2 wszystkożerne istoty, którymi można było karmić pumę czy jaguara w warunkach hodowlanych. Pies i człowiek. W efekcie odkryć dokonanych na kościach zwierząt badacze nieco inaczej spojrzeli na powszechne w mieście ryciny przedstawiające przystrojone pióropuszami drapieżne wilki, pumy i jaguary, łakomie pożerające ludzkie serca. Można założyć z pewną dozą prawdopodobieństwa, że zwierzęta przeznaczone na tak ważne i spektakularne ofiary były karmione zwłokami ludzi, a szczególnie sercami, które w mezoamerykańskiej mitologii pełniły bardzo ważną rolę. Część badaczy przygotowała jeszcze jedno, bardziej mrożące krew w żyłach wytłumaczenie tych ikonografii, ale przywołam je dopiero za chwilę. Hernán Cortés w XVI wieku donosił królowi Hiszpanii, że Aztekowie mieli w Tenochtitlanie całe menażerie egzotycznych zwierząt, trzymanych w czymś, co określił roboczo jako Zoo Montezumy. Cenne drapieżniki i piękne ptaki z innych części Ameryki hodowano tam niczym w bliższych naszym czasom ogrodach zoologicznych. Wielu z nich przeznaczona była śmierć w trakcie uroczystych ceremonii poświęconych bogom. Być może tradycja hodowli rzadkich zwierząt, szczególnie drapieżników, sięgała aż do czasów Teotihuacanu? Prawdziwym crème de la crème pochówków w piramidzie Księżyca byli jednak ludzie, nieodłączny element przedsięwzięć tego rodzaju i tego rozmachu. Teotihuacanie w każdym z pochówków układali zwierzęta, ludzi i przedmioty w sposób sugerujący, że pragną odzwierciedlić jakiś kosmogoniczny układ planetarny. Ilość ofiar także nie była przypadkowa i zazwyczaj odpowiadała świętym liczbom bądź ilości dni lub miesięcy w którymś z kalendarzy. Większość z ludzkich ofiar pogrzebanych w 6 odkrytych do tej pory pochówkach stanowili młodzi mężczyźni przed 35 rokiem życia. Nie odkryto żadnych kobiet. Mężczyzn spętano przed śmiercią, o czym świadczy fakt, że ich ramiona niemal zawsze znajdowały się za plecami, a dłonie i nadgarstki były bardzo blisko siebie.
Na większości z nich nie widać obrażeń. Można więc sądzić, że zostali uduszeni lub poderżnięto im gardła. W pochówku numer 6 sytuacja wyglądała jednak inaczej. O ile dwóch spośród 12 mężczyzn pogrzebano po środku, wyposażając ich dodatkowo w drogę na tamten świat, to pozostałych 10 zrzuconych bez ładu w kącie grobowca potraktowano bardziej obcesowo. Zabito ich prawdopodobnie ciosami maczug lub kamiennych młotów, którymi uderzano w kark lub tył głowy, a następnie odcięto im głowy obsydianowymi nożami. Głów owych póki co nie odkryto. Zamiast tego w innej części piramidy natrafiono na 17 luźnych głów należących do innych mężczyzn. 10 pechowców z pochówku numer 6 porzucono nagich, co dodatkowo podkreślało ich hańbę. Pełna nagość była bowiem w Mezoameryce traktowana jako coś upokarzającego i w ten sposób przedstawiano zazwyczaj jeńców lub niewolników. Wielu z tych młodych mężczyzn nosiło ślady kneblowania na ustach. Analizy izotopów tlenu i strontu wykazały, że nie pochodzili oni z Teotihuacanu. Dzieciństwo i wczesną młodość musieli spędzić poza tym miastem. Najprawdopodobniej byli jeńcami, ofiarami jednej z niekończących się wojen, jakie prowadziło z sąsiadami miasto bogów. Z większym szacunkiem potraktowano jednak 3 starszych mężczyzn z pochówku numer 5, położonego blisko szczytu piramidy. Najstarszy z nich miał 50-60 lat, młodsi byli po 40. Pogrzebano ich bez knebli i więzów, w pozycji siedzącej, przypominającej kwiat lotosu. W Mezoameryce był to symbol władzy i znaczenia. Mężczyźni z pewnością nie byli więc członkami pospólstwa. Ozdobiono ich biżuterią i artefaktami charakterystycznymi dla kultur Majów. Analiza izotopów również wykazała, że dużą część życia musieli spędzić daleko od Teotihuacanu. Mogli więc być cennymi jeńcami wojennymi, których potraktowano znacznie lepiej niż szeregowych wojowników. Możliwe też, że jeden z nich, najstarszy, był jakimś dyplomatą bądź zamożnym kupcem, który po prostu zmarł podczas pobytu w Teotihuacan, a dwaj pozostali byli jego towarzyszami i podwładnymi, jacy dostąpili zaszczytu pogrzebania razem ze swoim panem w sposób niedostępny dla zwykłych śmiertelników. Są to jedynie hipotezy. 3 tak zwani Majowie zasiedli na szczycie piramidy, spoglądając na zachód. Pomimo poszukiwań, pod piramidą Księżyca póki co nie natrafiono na ślady żadnych tuneli czy sztucznych jaskiń, takich samych, jakie odkryto pod piramidą Słońca i upierzonego węża. Zwiedziwszy 2 najbardziej majestatyczne kompleksy sakralne Teotihuacanu, powoli będziemy udawać się do 3, Ciudadeli, kryjącej w sobie piramidę Quetzalcoatla, która być może wreszcie pozwoli nam znaleźć odpowiedź na pytanie, kto tak właściwie rządził w Teotihuacanie? Kompleks otaczający piramidę Quetzalcoatla, albo upierzonego węża, powszechnie określa się hiszpańskim terminem Ciudadela, oznaczającym cytadelę. Termin wziął się z kilkumetrowych murów i platform otaczających świątynię i leżące w jej otoczeniu budynki oraz ołtarze. Miejsce miało w praktyce niewielkie walory obronne, przynajmniej według europejskich standardów, a nazwa jest bardzo umowna. Sam Teotihuacan nie był nigdy otoczony murami obronnymi z prawdziwego zdarzenia. Wewnątrz murów tej cytadeli znajdował się rozległy plac, który według archeologa George'a Caugilla mógł pomieścić nawet do 100 tysięcy ludzi, czyli całą dorosłą populację miasta. Przypuszcza się, że na terenie tego placu przed budową piramidy mogło istnieć boisko do gry w piłkę, którego zaskakujący brak w Teotihuacanie do tej pory jest jedną z najbardziej charakterystycznych cech tego miasta. Piramida Quetzalcoatla jest najmniejszą, ale jednocześnie najpiękniejszą z 3, które dzisiaj omówię. Wysokość tej konstrukcji to jedynie 23 metry, zaś podstawę tworzy kwadrat o bokach długości 65 metrów. Całość wykończono oczywiście w efektownym stylu talut tablero, który na żadnej innej piramidzie nie jest tak drobiazgowy. Piramidę zdobią naprzemiennie ułożone głowy upierzonego węża i drugiej istoty, którą najczęściej interpretuje się jako boga burz Tlaloka lub Cipactliego, pierwotnego krokodyla, morską bestię znaną z wierzeń ludów Nała.
Piramida upierzonego węża przez stulecia skrywała tajemnicę, jaka zaczęła wychodzić na jaw dopiero w naszym wieku. W 2003 roku, po wyjątkowym oberwaniu chmury, jakie przeszło nad kompleksem, oczom robotników i archeologów ukazało się wejście do pionowego szybu. Burza spowodowała osunięcie się ziemi, która zdradziła nieco ze swoich sekretów. Pracujący na stanowisku archeolog Sergio Gomez Chavez spuścił się na linię 12 metrów w dół do zatęchłej dziury nieodwiedzanej przez ludzi od 1500 lat. Niemal natychmiast rozpoczęto prace wykopaliskowe, które w ciągu kolejnych lat zaczęły odsłaniać sekrety tunelu pod piramidą upierzonego węża. Kompleks świątynny na powierzchni ukończono około 250 roku naszej ery, ale znacznie wcześniej zaczęto kopać długi szyb, który ostatecznie sięgnął 15 metrów głębokości. Po ukończeniu szybu zaczynającego się tuż przed piramidą rozpoczęto kopać tunel imitujący jaskinię. Po jego ukończeniu tunel osiągnął długość 106 metrów, a na jego końcu wydrążono trzy komory, które znajdują się dokładnie pod szczytem stojącej na powierzchni piramidy upierzonego węża. Tunel pod piramidą Słońca był znacznie bliżej powierzchni, ten zaś wykopano 15 metrów poniżej placu przed piramidą. Geolodzy pracujący na stanowisku stwierdzili, że architekci przedsięwzięcia pragnęli dostać się do pierwotnego strumienia wody, poniżej tzw. strefy saturacji. Tunel wzmocniono sztucznymi murami, a całość zaczęto wkrótce zapełniać artefaktami, których dużą część zdołano wydobyć w trakcie wykopalisk. Najważniejsze zdają się być cztery figurki odkryte w najdalszych komorach, które mogły symbolizować mitycznych przodków i założycieli miasta. Mógł więc to być symboliczny grobowiec czcigodnych protoplastów. Całość miała najprawdopodobniej imitować mityczny świat zmarłych, znany jako Tlalocan albo Mictlan. Sufit sztucznej jaskini wyłożono fragmentami barwnych kamieni i pirytu, który lśnił się niczym gwiazdy, gdy wnętrze rozświetlano pochodniami. Aby podkreślić kontrast, z czernią nocy niektóre wnętrza wyłożono ciemną glinką. Podłoże jaskini stopniowo zapełniały muszle, nasiona, korale oraz figurki ludzi i zwierząt. Tunel stał się ziemską repliką podziemnych zaświatów, pełnych wszelkich skarbów. Na samym końcu architekci skonstruowali replikę świętych gór i dolin. W tych ostatnich rozlano płynną rtęć, symbolizującą rzeki, strumienie i wodne środowisko. Święty tunel zamykano trzykrotnie, budując wewnątrz mury, które następnie dwukrotnie rozbijano, być może aby coś wnieść lub wyciągnąć ze środka. Gomez Chavez pisze w swoim artykule wydanym w Teotihuacan City of Water, City of Fire, że na śladach jaskini pozostawiono wyraźne ślady użycia lin, które musiały służyć do wciągania, a następnie być może wyciągania czegoś bardzo ciężkiego. Niestety nie wiemy, co to było. Może jakiś sarkofag? Pierwsze zamknięcia tunelu miały miejsce na początku III wieku naszej ery. Kilka dekad później z nieznanych przyczyn tunel otwarto i wypełniono szczelnie gruzem, aby ostatecznie go zamknąć. Archeolodzy odkryli, że około 450 roku naszej ery ktoś znowu otworzył szyb i zszedł na dół, ale na swojej drodze napotkał ścianę gruzu, gleby i gliny wypełniającą tunel i zapewne zawiedziony zawrócił. Przez kolejne 1500 lat nikt nie zakłócał spokoju artefaktów złożonych w tunelu pod piramidą upierzonego węża, aż do 2003 roku. Z biegiem lat i postępem badań zweryfikowano inną hipotezę wysuniętą lata temu przez niektórych badaczy. Jeszcze w XX wieku wysunięto tezę, że kompleks cytadeli był sezonowo zalewany wodą, która pokrywała cały plac pod piramidą upierzonego węża. Sama piramida zaś wystawała dumnie ponad wodę zgromadzoną na powierzchni, imitując pierwotną świętą górę. Badacze penetrujący sztuczny tunel pod piramidą odkryli na jego dnie ślady osadów aluwialnych i nanoszonego co jakiś czas piasku, który musiał spływać do podziemnego tunelu z góry, z zalewanego co jakiś czas placu.
Prawdopodobnie raz do roku, z nadejściem pory deszczowej, zarządcy cytadeli zamykali kanały odwadniające, a lejący się z nieba strumień deszczu faktycznie zmieniał olbrzymi plac w coś na kształt płytkiego stawu przypominającego pierwotne, mityczne morze. Pośrodku tego niespokojnego akwenu stała zaś dumnie piramida upierzonego węża. Pomimo nadziei wiązanych z odkryciem podziemnej konstrukcji, nie natrafiono w niej na ślady pochówku żadnej ważnej postaci, co było tym bardziej frustrujące, że w samej piramidzie i jej bezpośredniej okolicy zidentyfikowano mnóstwo pogrzebanych ofiar, z których żadna nie należała do potencjalnego władcy czy innej postaci mogącej rządzić w Teotihuacan. Pochówki odkryte na powierzchni podczas wykopalisk z lat 80. XX wieku są bez wątpienia najbardziej przerażającymi w swojej skali, na jakie natrafiono w tej starożytnej metropolii. Saburo Sugiyama razem ze swoimi kolegami odkrył szczątki 137 ludzi, głównie młodych mężczyzn i nielicznych kobiet, pochowanych w różnych częściach piramidy upierzonego węża i pod Adosadą, dodatkową platformą zbudowaną przed nią. Mężczyźni mieli ręce spętane za plecami. Wielu było także prawdopodobnie zakneblowanych. Badania izotopowe wykazały, że duża część z nich przez długi czas żyła w Teotihuacan, chociaż nie musieli się wszyscy w mieście urodzić. Biorąc pod uwagę znalezione przy nich elementy stroju i uzbrojenia, charakterystyczne dla starożytnej Doliny Meksyku, zaczęto podejrzewać, że mogli to być jednak obywatele miasta. Być może członkowie gwardii jakiegoś władcy? Szyje wielu z mężczyzn zdobiły naszyjniki z ludzkimi żuchwami. W przypadku niektórych artefaktów żuchwy te były wykonane z kamienia, ale paru wojowników nosiło na swoich szyjach autentyczne ludzkie żuchwy, czasem nawet po 5, 6, 7. Analiza izotopowa próbek zębów pobranych z tej osobliwej biżuterii wykazała, że posiadacze zębów nie pochodzili z Teotihuacanu. Wywodzili się z wielu, często zupełnie odrębnych regionów Mezoameryki. W tym momencie badacze uświadomili sobie, że pod piramidą upierzonego węża znaleźli nie tylko ofiary, ale także ofiary ofiar. Młodzi wojownicy noszący cenne naszyjniki prawdopodobnie byli w swoich jednostkach oficerami albo najbardziej utytułowanymi specjalistami od zabijania. Zostali złożeni w ofierze klęcząc, ich szyje zaś zdobiły żuchwy wyrwane z ciał wcześniejszych pokonanych przeciwników. Jeżeli oglądaliście kiedyś Apokalipto Mela Gibsona, to być może pamiętacie głównego antagonistę występującego w filmie pod imieniem Zero Wolf. Bojownik ten na lewym ramieniu nosił trzy ludzkie żuchwy w dość groteskowy sposób imitujące oficerskie pagony albo epolety. Wbrew pozorom, akurat ten groteskowy element dość przerysowanego filmu nie był wcale tak bardzo oderwany od rzeczywistości. Zasianie trwogi w sercu przeciwnika to już przynajmniej połowa sukcesu dobrego wojownika, a cóż może przerazić bardziej od widoku stojącego naprzeciwko ciebie człowieka dzierżącego zakrwawiony makawitl, czyli drewnianą maczugę nabitą obsydianowymi ostrzami, którego ciało dodatkowo zdobią żuchwy ludzi takich samych jak ty. Pochówki w piramidzie upierzonego węża miały charakter symboliczny. Ilość pochowanych ludzi odzwierciedlała magiczne liczby, m.in. ilość miesięcy lub dni kalendarza rytualnego. Pochówki rozmieszczono symetrycznie, co archeolodzy zauważyli dość prędko. W efekcie zrezygnowali z odkrywania całej piramidy, spodziewając się, że w pozostałej, niezbadanej części znajdują się podobne pochówki. Sugiyama ocenił, że pod piramidą spoczywa jeszcze co najmniej 70-90 wojowników. Łączna liczba ofiar przekroczy więc 200. Archeolog tłumaczył zaniechanie dalszej eksploracji chęcią pozostawienia części pochówków przyszłym pokoleniom archeologów, którzy, wyposażeni w nieporównywalnie bardziej zaawansowaną technologię, będą w stanie wydobyć z nich więcej, aniżeli można zrobić to w tej chwili. Wykopaliska mają bowiem charakter jednorazowy i nieodwracalny, nie sposób ponownie przywrócić naruszonego kontekstu znaleziska. W przyszłych dekadach pozostałe ofiary złożone pod piramidą upierzonego węża ujrzą światło dzienne, a my z pewnością dowiemy się jeszcze więcej o ich życiu i ostatnich chwilach. Masowe pochówki pod tą piramidą zaskakiwały nie tylko swoją skalą, ale także faktem, że ofiarami mogli być mieszkańcy albo chociaż wojownicy na służbie miasta.
Jeżeli tak, to dlaczego byli spętani? Nie chcieli poświęcić się dla wyższych celów przewidzianych przez architektów piramidy? Nie wierzyli, że ich poświęcenie ma głębszy sens? Może byli ateistami? Na usta ciśnie się wiele pytań, a szczególnie to najważniejsze. Kto tym wszystkim dyrygował? Pomimo usilnych starań w piramidzie upierzonego węża również nie natrafiono na ślady królewskiego pochówku. Znaleziono dwa grobowce niemal doszczętnie obrabowane w starożytności, ale nie sposób odpowiedzieć na pytanie, czy leżał w nich jakiś władca. W jednym z nich rabusie nonszalancko porzucili drewnianą laskę zakończoną rzeźbioną głową węża. Artefakt ten musiał wcześniej znajdować się w pochówku. W Mezoameryce, a szczególnie wśród Majów, podobne laski były deponowane w grobach królów, członków elity i szczególnie ważnych kapłanów. Czy w piramidzie upierzonego węża ta drewniana laska towarzyszyła komuś o tej randze? Tego najprawdopodobniej nigdy się już nie dowiemy. Rabunków we wnętrzu piramidy dokonano około 300 roku naszej ery, gdy cała jej zewnętrzna struktura uległa dużej przebudowie. Zniszczono dużą część zdobień, zastępując je innymi, przedstawiającymi odmienną symbolikę. W centrum miasta w tym samym czasie doszło do licznych pożarów, które nie objęły jednak peryferii metropolii. Wszystko to wydaje się wskazywać na jakiś przewrót polityczny. Być może uciemiężone masy powstały, aby obalić opresyjną władzę? A może jednostronnictwo lub dynastia zostało zastąpione innym? Jeżeli tak faktycznie było, to możliwe, że wieczny sen człowieka lub ludzi, którzy dotychczas zarządzali Cytadelą i piramidą upierzonego węża, został bez zbędnych ceregieli przerwany, a zwłoki wydobyte, zbezczeszczone i porzucone gdzieś, gdzie już nigdy ich nie znajdziemy. Ludzie rządzący Teotihuacanem są nieuchwytni, niczym duchy. George Cowgill wysunął jednak hipotezę, pod którą podpisuje się większość badaczy pracujących w tej starożytnej metropolii. Jego zdaniem charakter budownictwa i sposób, w jaki odgórnie planowano miasto, nie nosi znamion rządów kolektywnych ani republikańskich. Republiki potrafią mieć rozmach, ale nie aż taki. Monumentalne budownictwo w stylu piramid Słońca czy Księżyca, połączone gdzieniegdzie z masowymi ofiarami z ludzi, przywodzi raczej na myśl teokratyczne monarchie starożytnej Mezopotamii czy Chin, a nie dynamiczne republiki pełne zwalczających się stronnictw, wyrywających sobie co chwilę władzę, uniemożliwiając przeciwnikom upamiętnienie swoich dokonań zbyt wystrzałowymi inwestycjami. Zdaniem Cowgilla, Teotihuacan w pierwszych stuleciach swojej świetności był zarządzany przez jednostkę lub wąską grupę ludzi dysponujących władzą dyktatorską. Może był to pojedynczy władca, opierający swoją siłę na bractwach wojowników, jak chciałaby Annabeth Hedrick? Być może z upływem czasu władza ta zaczęła przybierać charakter coraz bardziej absolutny i opresyjny, czego wyrazem były masowe ofiary z ludzi pogrzebanych pod kompleksem upierzonego węża. Saburo Sugiyama stwierdził, że socjopolityczna kontrola w Teotihuacanie opierała się na powszechnym militaryzmie i ofiarach z ludzi wplecionych w sieć kosmologicznego znaczenia. Nie byłoby to zresztą niczym niezwykłym na mapie Mezoameryki. Majowie, widząc ustrój tej meksykańskiej metropolii, czuliby się jak u siebie w domu. Tak czy inaczej, ręka pociągająca za sznurki w Teotihuacanie jest dla nas póki co nieuchwytna. Może miasto bogów było żywym ucieleśnieniem wizji Adama Smitha, zarządzanym niewidzialną ręką rynku? W przeciwieństwie do współczesnych mu miast Majów, w Teotihuacan nie uświadczymy podobizn władców ani wielkich kapłanów. Brak inskrypcji upamiętających fundatorów wielkich przedsięwzięć budowlanych, chociaż to może ulec zmianie, jeśli uda się kiedyś odczytać glify odkryte w mieście. Mogą one zawierać imiona konkretnych osób. Po 300 roku naszej ery monumentalne inwestycje zdają się hamować. Zamiast tego znacznie gwałtowniej rozwijają się kompleksy mieszkalne, tak jakby faktycznie w mieście znaczenie stracił jakiś władca albo panująca dynastia inwestująca dotychczas głównie w monumentalne budownictwo sakralne. Być może do głosu doszli jacyś socjaliści? Nie, to można wykluczyć. Kolektywizm był w mezoamerykańskiej myśli politycznej rzeczą niespotykaną. Tak czy inaczej, część mieszkalna leżąca poza kompleksem sakralnym zaczęła się rozwijać gwałtowniej właśnie po 300 roku naszej ery. Przejdźmy więc pod przysłowiowe strzechy zwykłych Teotihuacańczyków i poznajmy ich życie codzienne.
poświęcimy im chwilę, aby nieco odetchnąć od zaduchu ludzkich ofiar i serc pożeranych przez drapieżniki, których jedynym przeznaczeniem była drastyczna śmierć w kolejnej ofierze zakładzinowej pod kolejną piramidą. Czas spędzony w części mieszkalnej będzie jednak jedynie krótkim wytchnieniem od cięższych tematów. Wkrótce bowiem poznamy teotihuacański dżihad i kulturę wojowników, którzy serca swoich wrogów nadziewali na obsydianowe noże, a ich kręgosłupami zdobili swoje nakrycia głowy. René Milon odkrył podczas mapowania Teotihuacanu pozostałości blisko 2300 kompleksów mieszkalnych rozrzuconych na obszarze ponad 20 km2. Najmniejsze domostwa zamieszkiwane przez pojedyncze rodziny miały około 25 m2 powierzchni. Były także podzielone na mniejsze pomieszczenia, sypialnie, kuchnie i czasem warsztaty. Do domów tego typu zazwyczaj przylegały jakieś niewielkie podwórze i ślady kolejnych przybudówek służących jako warsztaty, magazyny czy miejsca hodowli lub ubojni zwierząt. Teotihuacanie nigdy nie mieszkali ze zwierzętami w tym samym pomieszczeniu. Nigdzie indziej w ówczesnej Mezoameryce poziom życia nie stał na tak wysokim i jednocześnie dość równym poziomie. Różnice w zamożności oceniane wielkością mieszkań czy bogactwem pochówków są oczywiste, ale mniejsze niż w okolicznych miastach. Tylko około 15% odkrytych śladów budynków mieszkalnych było pozostałościami po rozklekotanych, drewnianych slumsach zamieszkałych przez biedotę. Zdecydowana większość populacji mogła pozwolić sobie na całkiem dostatnią egzystencję. Nie dziwi więc popularność metropolii wśród imigrantów. Większą część dzielnic mieszkalnych stanowią kompleksy, w których żyło przynajmniej kilka rodzin jednocześnie. W kompleksach takich mniejsze domy były połączone ze sobą, otoczone pozbawionym okien, zewnętrznym murem i dziedzińcem w środku. Badacze prędko zauważyli ich podobieństwo do rzymskich domostw, z ich niezadaszonym atrium wewnątrz zabudowy. Ta pozbawiona dachu przestrzeń, wewnętrzny dziedziniec, był stałym elementem kompleksu. To on zapewniał zgrupowanym wokół niego domostwom poszczególnych rodzin dopływ światła słonecznego i wody deszczowej. W Teotihuacanie istniała kanalizacja i odwodnienie odprowadzające nadmiar wody deszczowej wpadającej do kompleksów przez podwórze lub otwory w dachach. W przeciwieństwie do rzymskich insuli, kompleksy mieszkalne w Teotihuacanie były zawsze parterowe. Ludzie nie gnieździli się w wielopiętrowych, niebezpiecznych konstrukcjach grożących zawaleniem lub olbrzymim pożarem, którego opanowanie byłoby w ciasnych uliczkach miast Starego Świata bardzo trudne do powstrzymania. Budowa takich większych kompleksów otoczonych z zewnątrz szczelnym, pozbawionym okien murem zapewniała jego mieszkańcom pewną prywatność i możliwość odcięcia się od zgiełku wielkiego miasta, hucznej metropolii, zamieszkanej u szczytu znaczenia przez 125 tysięcy ludzi, zawrotną w owych czasach i miejscu liczbę. Kompleksy miały od 400 do 7 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, chociaż najczęściej występowały takie o wymiarach 50 na 60 metrów, czyli mające 3000 metrów kwadratowych powierzchni. W najmniejszych kompleksach tego typu żyło od 12 do 20 osób, w większych od 60 do 100 jednocześnie. Mogły to być spokrewnione ze sobą rody albo grupy ludzi powiązanych wykonywanym zawodem. Wiele kompleksów nosi znamiona średniowiecznych cechów rzemieślniczych. Archeolodzy znajdowali w nich bowiem ślady oddawania się jednemu rzemiosłu. Rodziny żyjące na południu miasta, blisko źródeł dobrej gliny, zajmowały się produkcją ceramiki. Te na wschodzie zaś, żyjące bliżej wulkanicznych gór, masowo produkowały narzędzia z obsydianu. Gdzie indziej pracowali stolarze albo producenci cegły suszonej, w hiszpańskim znanej jako adobe. Jeszcze dalej znaleźlibyśmy kompleksy mieszkalne zajęte przez malarzy ceramiki, kamieniarzy, rzeźbiarzy, twórców ozdób i nakryć głowy. Wszędzie zaś znajdowano ślady instrumentów muzycznych. Muzyka musiała być obecna wśród wszystkich klas społeczeństwa, w każdej dzielnicy. Towarzyszyła rytuałom religijnym albo zwyczajnym, rodzinnym i towarzyskim uroczystościom. W miejscowych warsztatach archeolodzy odkryli pozostałości dawnych narzędzi, pozwalających lepiej zrozumieć metody pracy prekolumbijskich rzemieślników, nie dysponujących jeszcze wyrobami z metalu. Uchwyty wykonywano z drewna lub kości.
Długie kości ludzkie często znajdowano w warsztatach jako szydła lub przebijaki. Fragmenty czaszek wykorzystywano do polerowania powierzchni. Prawdopodobnie takie wykorzystanie ludzkich szczątków miało jakieś znaczenie mistyczne. Mogły to być kości dawnych mistrzów, magicznie przechowujące ich umiejętności, a przy pracy wykorzystywane symbolicznie. Mogły także należeć do zmarłego niewolnika, który w ten sposób dalej służył swemu panu po śmierci. Największą część pracy brał na siebie krzemień, bazalt, obsydian, piaskowiec i lokalne skały wulkaniczne, znane jako tezontle. Otwory w produkowanych tutaj figurkach wykonywano narzędziami ze skał krzemionkowych. Materiałami ściernymi bywał sproszkowany obsydian, kwarc, hematyt. Podsumowując, epoka kamienia w najlepsze. I to w sercu 125-tysięcznego miasta z piramidami wielkością mogącymi śmiało konkurować z tymi znanymi z Egiptu. Na miejscach odkryto ślady przecinania lub piłowania kamienia o nacięciach szerokości około 1 mm. Nie udało się jednak odkryć, jakim narzędziem wykonywano tak precyzyjne cięcia. Z ciekawości pozwoliłem sobie sprawdzić twardość materiałów obrabianych przez rzemieślników z Teotihuacanu na 10-stopniowej skali twardości MOSA i w sumie wyłącznie importowany w niewielkich ilościach andezyt można uznać za twardy minerał, osiągający na tej skali 7. Bazalt to 4-6, obsydian 5,5, serpentyn 3-6, trawertyn 4-5, piaskowce 3-4. Duża część elewacji największych budowli powstała z dość lekkich i niezbyt twardych skał wulkanicznych, tak zwanego tufu wulkanicznego, zazwyczaj mieszczącego się w przedziale od 4-6. Swoją drogą starożytni Rzymianie również korzystali z tufu wulkanicznego do budowy tak zwanych murów serwiańskich, których pozostałości ciągle możecie zobaczyć w Rzymie obok stacji kolejowej Termini. Teotihuacanie obrabiali skały i minerały średniej twardości, do czego wystarczały im narzędzia z kamienia. Praca nimi była długotrwała, ale możliwa. Wymagała także doświadczenia, znacznie przyspieszającego obróbkę. Jednym z najbardziej charakterystycznych wytworów lokalnego rzemiosła były tajemnicze maski z serpentynu, trawertynu, zieleńca, wapienia, a także innych kamieni wydobywanych w okolicy lub importowanych z daleka, jak na przykład gwatemalski jadeit. Dotychczas odkryto około 550 masek z Teotihuacanu, ale mniej niż 1/10 z nich została odkryta w pierwotnym kontekście, który też niestety pozostawiał wiele do życzenia. Wiele masek zostało bowiem celowo uszkodzonych lub porzuconych wzdłuż Alei Zmarłych podczas zamieszek w połowie VI wieku naszej ery. Przeznaczenie masek jest niejasne. Są dość ciężkie, niektóre z nich ważą bowiem nawet 3,5 kg. Trudno wyobrazić sobie, aby tak ciężką maskę zdołano na trwałe przytwierdzić do twarzy mumii, czy nawet położyć na głowie zmarłego, bez późniejszego miażdżenia jego kości. Żywi też nie za bardzo mogli je nosić, tym bardziej, że zazwyczaj nie miały otworów na oczy i usta. Mogły jednak zdobić facjaty jakichś niezachowanych posągów lub symbolizować zmarłych przodków albo boga kukurydzy, którego podobizn w metropolii póki co nie znaleziono, co jest zjawiskiem dość nietypowym jak na mezoamerykańskie miasto. Teotihuacanie nie budowali cmentarzy w naszym rozumieniu tego słowa. Ciała swoich bliskich grzebali pod powierzchnią kompleksu, często na dziedzińcu, czasami pod budynkami mieszkalnymi. Zwłoki zmarłych przodków często lokowano pod rodzinnymi, kamiennymi ołtarzami budowanymi na tych dziedzińcach. Mieszkańcy Teotihuacanu żyli prawdopodobnie w społeczeństwie patrylinearnym, gdzie młode kobiety opuszczały swoje rodziny i przenosiły się do rodzin mężów. Archeolodzy zauważyli, że w pochówkach szczątki mężczyzn leżały bliżej siebie aniżeli pozostałości kobiet. Być może podkreślano w ten sposób bliższą więź między męskimi członkami rodów? Kobiety grzebano także oddzielnie od mężczyzn, co było ewidentnym dowodem na pewien podział płci, który występował także w życiu codziennym. Nawet zwierzęta ofiarne pogrzebane w piramidach Słońca, Księżyca czy upierzonego węża były dzielone ze względu na płeć. Kobiety i mężczyźni pełnili inne role za życia i dla jednych i drugich przewidywano inną przyszłość.
Niemożność odczytania glifów znalezionych w Teotihuacan utrudnia nam zrozumienie tej kultury, ale pewną pomocą są tradycje późniejszych Azteków, którzy lubowali się w symbolice zaskakująco niemal identycznej z tą odkrytą na ścianach domów Teotihuacanu. W azteckiej tradycji z kobietami łączono pająki, utożsamiane z biegłością w tkactwie oraz rodzeniem dzieci. Azteccy mężczyźni zaś pojawiali się w otoczeniu kolibrów i motyli, symbolizujących dusze poległych wojowników, którzy po spełnieniu swojej powinności wobec państwa i społeczeństwa mogli cieszyć się spokojnym życiem wiecznym jako motyle i kolibry beztrosko spijające nektar z polnych kwiatów, o czym wspominał w kodeksie florenckim Bernardino de Sahagún. Indianie Nahua wierzyli, że przeznaczeniem kobiet jest dawanie życia, a mężczyzn walka. Śmierć w połogu była traktowana podobnie jak zgon w bitwie. Kobieta, która urodziła kilkoro dzieci lub zmarła podczas porodu, zasługiwała na beztroskie życie wieczne, tak samo jak jej małżonek, który poległ bohatersko gdzieś daleko, zabity w walce lub nawet jako jeniec złożony w ofierze przez przeciwników. Annabeth Hedrick stwierdza w pewnym momencie swojej monografii o socjopolitycznych warunkach panujących w Mezoameryce, że państwowa ideologia Azteków była zaskakująco podobna do tej wyznawanej przez średniowiecznych muzułmanów. Śmierć w kolejnej świętej wojnie prowadzonej przez państwo z sąsiadem z zamiedzy była traktowana jako świątobliwe męczeństwo, jak szerzenie islamu wśród niewiernych albo odbicie Jerozolimy z rąk Mahometan Saladyna. W Starym Świecie szło się prosto do nieba, gdzie już czekały anielskie zastępy bądź młode, świeżutkie churysy. W Mezoameryce zaś wyobrażenie zaświatów było o dziwo znacznie mniej zmysłowe od tego muzułmańskiego. Odkryte w Teotihuacan murale często przedstawiają szczęśliwych ludzi otaczających mityczne drzewo życia, podczas gdy w ich otoczeniu wesoło snują się pająki, motyle i kolibry, zwierzęta utożsamiane z duszami zmarłych kobiet i mężczyzn. Hedrick uważa, że mieszkańcy Teotihuacanu żyli w cieniu potężnej, centralnie sterowanej państwowej ideologii, która wyznaczała im sztywne role w społeczeństwie, wynikające najczęściej z płci i miejsca w hierarchii klasowego społeczeństwa. Trzeba jednak zauważyć, że w zestawieniu z innymi społeczeństwami ówczesnego świata nie byłoby to niczym wyjątkowym. Analiza szczątków 1400 zmarłych mieszkańców pogrzebanych w 800 pochówkach odkrytych do tej pory w mieście nie sugeruje, aby między kobietami i mężczyznami występowały jakieś zauważalne różnice w statusie. W jednym z wyjątkowo rozległych kompleksów mieszkalnych to kobietę pochowano z największą ilością darów. Około 20% ze zmarłych pogrzebanych pod dziedzińcami kompleksów mieszkalnych stanowiły niemowlęta i bardzo małe dzieci, które zawsze grzebano oddzielnie od dorosłych. Co ciekawe, ten prekolumbijski zwyczaj zachował się w Meksyku w pewnej formie aż po dziś dzień pod postacią Dia de los Muertos, Dni Zmarłych, obchodzonych na przełomie października i listopada. Uroczystości trwają od 2 do 5 dni i zarówno dzieciom, jak dorosłym poświęcone są odrębne dni. Prastare prekolumbijskie tradycje zlały się z czasem z chrześcijańskimi zaduszkami, tworząc typowy dla Ameryki Łacińskiej malowniczy amalgamat wierzeń z różnych kontynentów. Zmarłe dzieci do dzisiaj traktuje się jako mediatorów między dwoma światami, żywych i umarłych. Tradycja ta zapewne wywodzi się jeszcze z czasów prekolumbijskich. Duża nadreprezentacja najmłodszych wśród zmarłych była spowodowana typową dla dawnych społeczeństw bardzo wysoką śmiertelnością niemowląt. Wysokie ryzyko zgonu wzrastało szczególnie w dużych miastach prześladowanych przez tłok i wybuchające co jakiś czas epidemie. Podwyższona śmiertelność wśród mieszkańców była udziałem wszystkich miast, tak Ameryki, jak Eurazji czy Afryki, aż do XIX, a gdzieniegdzie jeszcze XX wieku, gdy upowszechniać zaczęły się pierwsze antybiotyki, szczepionki i kanalizacja. Do tego czasu wszystkie większe miasta musiały uzupełniać utratę mieszkańców poprzez imigrację. Imigranci są tym elementem Teotihuacanu, bez którego nie sposób mówić o charakterze tej starożytnej metropolii. Z biegiem lat i kolejnymi odkryciami badacze z całą pewnością udowodnili, że miasto było tętniącą życiem, multietniczną i na wskroś kosmopolityczną osadą.
Na zachodnich rubieżach Teotihuacanu już w połowie XX wieku odkryto ślady po całej dzielnicy zamieszkanej przez Zapoteków. Lud na co dzień zamieszkujący okolice Monte Albán w stanie Oaxaca na Wyżynie Meksykańskiej. Ponad 450 km na południe od Teotihuacanu. Zapotekowie zaczęli masowo osiedlać się na obrzeżach Teotihuacanu około 250 roku naszej ery i pozostali w nim przynajmniej do końca świetności miasta przez kolejne 3 stulecia. Zapoteckie pochodzenie mieszkańców tej okolicy, określanej przez archeologów hiszpańskim terminem barrio, równoznacznej z dzielnicą lub dystryktem, potwierdziły badania izotopu strontu pobranego z zębów i kości zmarłych oraz często odmienne haplogrupy od tych dominujących wśród mieszkańców centrum miasta. Zapotekowie w Teotihuacanie zawierali głównie małżeństwa endogamiczne, żeniąc się z kobietami ze swojego ludu. Ich dzieci z kolei młodość spędzały poza miastem. Być może wracały do ojczyzny, wychowując się u dalszych krewnych, aby następnie po jakimś czasie powrócić do Teotihuacanu i spędzić w nim często resztę życia. Teotihuacańscy Zapotekowie byli najprawdopodobniej kupcami żyjącymi z handlu z innymi miastami Mezoameryki. Odkryte pochówki wskazują na wysoką pozycję kobiet w ich społeczności, najprawdopodobniej równą tej, jaką mieli mężczyźni. Na Zapotekach zewnętrzne wpływy jednak się nie kończyły. Na wschodnich rubieżach miasta odkryto kolejne barrio zamieszkane przez obcokrajowców. Byli wśród nich kupcy z Michoacán, regionu leżącego na zachód od Doliny Meksyku. Swoje miejsce w metropolii znaleźli kupcy wywodzący się z okolic dzisiejszego stanu Veracruz, leżącego obok przylądka Tehuantepec, a więc bliżej siedzib Majów niż Doliny Meksyku. Sami Majowie również byli w tej metropolii mocno reprezentowani. Pierwotnie uważano, że imigranci utworzyli jedynie kilka dzielnic znajdujących się na obrzeżach Teotihuacanu, ale dalsze wykopaliska połączone z analizą izotopów strontu i tlenu zmarłych pokazały, że przybysze z wszystkich stron Mezoameryki żyli praktycznie w całym mieście, niejednokrotnie wchodząc w związki małżeńskie z rdzenną ludnością. Co ciekawe, wydaje się, że ludy Mezoameryki, tak wojownicze na co dzień, w Teotihuacanie żyły ze sobą bardzo zgodnie, o czym świadczy brak zniszczeń czy śladów pożarów w dzielnicach, o których wiemy, że były zajęte niemal wyłącznie przez imigrantów. Podkreślić trzeba przy tym fakt, że na przykład Zapotekowie przez stulecia utrzymywali i silnie podkreślali swoją odrębność etniczną, używając na przykład naczyń zachowujących ich charakterystyczny styl. Wiele z nich importowali z odległej o 500 km ojczyzny, bądź wytwarzali na miejscu swoje wersje tej ceramiki. W tętniącej wojną i konfliktami o miedzę Mezoameryce, Teotihuacan był więc pewnego rodzaju oazą spokoju, przyciągającą swoim bogactwem i możliwościami przybyszy z bardzo odległych krain. Enigmatyczni i bliżej niezidentyfikowani władcy metropolii z pewnością przychylnym okiem patrzyli na taką imigrację, rekompensującą wysoką śmiertelność populacji i gwarantującą dodatkowe wpływy fiskalne. Teotihuacanie potrafili żyć na pokojowej stopie ze swoimi imigrantami. Pierwsi nie dokonywali pogromów w ich gettach, a drudzy nie odwdzięczali się za dymami na ulicach. Miasto nosi ślady przynajmniej dwóch poważnych konfliktów wewnętrznych z licznymi zniszczeniami, ale są one ograniczone tylko do leżącej w centrum części sakralnej i największych kompleksów pałacowych, co wskazuje raczej na jakieś przewroty polityczne. W dzielnicach zamieszkanych przez zwyczajną populację zdawał się panować porządek. Nie wiemy, jak dużą część populacji stanowili imigranci zapoteccy, majańscy czy ci pochodzący z Michoacán bądź Veracruz. Teotihuacan był jednak z pewnością miastem w stylu dzisiejszego Londynu, tyglem kultur i ludów, chociaż naturalnie z racji ograniczeń w mobilności ówczesnych ludzi najbardziej egzotycznymi mniejszościami w mieście były te pochodzące z ziem Majów, położonych około 1000 km na południowy wschód od Teotihuacanu. W świecie bez zwierząt jucznych i pociągowych dalsze wędrówki czy nawet kontakty handlowe były już dość rzadkimi przedsięwzięciami. Handel dalekosiężny, na przykład z Karaibami czy Ameryką Południową, naturalnie istniał, ale odbywał się raczej z udziałem licznych pośredników odbierających towary od bliżej położonych kupców i sprzedających je w kolejnym punkcie handlowym. Tak po prawdzie handel międzynarodowy nawet dzisiaj wygląda w podobny sposób, tylko na większe odległości.
Kontrola wymiany handlowej z ludami ościennymi z pewnością znajdowała się w rękach rządzącej elity, jakiego charakteru by ona nie miała. Archeolodzy odkryli, że miasto dzieliło się na 22 dystrykty, które roboczo określili mianem sąsiedztw. W każdym z tych sąsiedztw było coś na kształt centrum dystrybucyjnego, w którym odkryto ślady przedmiotów importowanych z zewnątrz, bardzo często luksusowych i egzotycznych. Pióra kwezali, jadeit, muszle z nadpacyfiku i Zatoki Meksykańskiej i wiele innych dóbr, obok których żaden teotihuacańczyk nie mógł przejść obojętnie. Występowały spore różnice w charakterze towarów przechowywanych w tych centrach. Prawdopodobnie każdy z nich specjalizowało się w kontaktach z innym regionem. Towary przechowywane w centrach spotykano następnie najczęściej w pobliskich domostwach, jest więc prawdopodobne, że mieszkańcy jednego sąsiedztwa mogli zaopatrywać się w nie u siebie, ale już niekoniecznie u sąsiadów. Możliwe, że otrzymywali jakieś sezonowe przydziały od zarządcy swojego lokalnego centrum. Może mamy tutaj do czynienia z jakimś mezoamerykańskim systemem kartkowym? Wymiana handlowa z innymi regionami jest praktycznie najdobitniejszym dowodem znaczenia i rozległych wpływów Teotihuacanu. Charakterystyczną dla tutejszych warsztatów ceramikę z cienkiej, pomarańczowej glinki odkrywano w miastach Zapoteków i Majów. Jeszcze większą skalę miał eksport noży i narzędzi z zielonkawego obsydianu, paczuka. Prawdziwym hitem były jednak wyjątkowe teotihuacańskie kadzielnice, które prędko zaczęto kopiować nawet w miastach majańskich. Kadzielnice z Teotihuacan są obok kamiennych masek, trójnogów i ceramiki z cienkiej pomarańczowej glinki znakiem rozpoznawczym tutejszych rzemieślników. Kadzielnice były produkowane masowo z prefabrykowanych elementów, szczególnie w manufakturach leżących tuż przy piramidzie upierzonego węża, co sugeruje, że elita panująca nad miastem dzierżyła także monopol na produkcję tych cennych artefaktów. Wiele z nich znaleziono w ruinach domów mieszkalnych i pałaców. Symbolika kadzielnic zdaje się jasno wskazywać, że służyły do upamiętniania zmarłych wojowników. W sercu kadzielnicy znajdował się wizerunek zmarłego otoczonego przez motyle symbolizujące najprawdopodobniej dusze, które dostąpiły życia wiecznego. Rodzina zmarłego mogła złożyć swoją własną, prawie unikalną kadzielnicę, korzystając z przygotowanych akcesoriów występujących w kilkunastu wzorach. Inna twarz zmarłego, większe lub mniejsze motyle, jakaś dekoracja wedle własnego gustu. Annabeth Hedrick podejrzewa, że kadzielnice te mogły spełniać w domach mieszkańców podobną rolę, jaką dzisiaj spełnia amerykańska flaga wręczana za darmo przez państwo krewnym razem z prochami żołnierza poległego na misji lub dalekiej wojnie. Teotihuacańczycy mogli otrzymywać od swojego państwa podobne kadzielnice, które upamiętniały poległego, a przy okazji pozwalały im podkreślać patriotyzm i lojalność wobec ojczyzny. Poza monopolem na produkcję kadzielnic, państwo kontrolowało także produkcję cennych trójnogów i manufaktury broni. Elita Teotihuacanu dość rozsądnie zatrzymała monopol na przemoc w mieście w swoich niewidzialnych rękach. Kolejnym tradycyjnym elementem łączącym ze sobą tak pospólstwo, jak i zamożniejszą część populacji był kult starego boga ognia, którego późniejsi Aztekowie będą nazywać Huehueteotl, czyli dosłownie bardzo stary bóg. Nie wiemy, czy w ten sam sposób określali go mieszkańcy Teotihuacanu, ale kult starego boga ognia sięga czasów znacznie bardziej archaicznych niż wielkość metropolii z Doliny Meksyku. W mieście odkryto ponad 100 kamiennych lub ceramicznych podobizn tego charakterystycznego boga, przedstawionego niemal zawsze pod postacią starego mężczyzny, często z jedynie dwoma zębami wystającymi z dolnej szczęki. Stary bóg ognia najczęściej bywał przedstawiany jako przygarbiony mężczyzna, dzierżący na swoich plecach koksownik, kotlarz albo platformę, na której można było zapalić kadzidło. Kult tego starego boga ponownie zakwitnie w Imperium Azteków. Na marginesie zauważę tylko, że póki co nie stwierdzono obecności Maryli Rodowicz w tym mieście, ale bądźmy dobrej myśli.
Zapotekowie z Mont Albans pozostawili nam ikonografię przedstawiające wizyty ważnych gości noszących stroje charakterystyczne dla Teotihuacanu. Majowie z Copan z kolei przez wiele stuleci chełpili się, że ich elity pochodzą z wielkiej metropolii znad jeziora Texcoco. Wspominali o tym nawet długo po upadku znaczenia miasta z północy. Liczne w językach majańskich zapożyczenia z dominującego na północy Nahuatl również zdają się potwierdzać przypuszczenia, że to właśnie Nahuatl był dominującym językiem w Teotihuacan, co do którego wiemy z pewnością, że odgrywał w ziemi Majów dużą rolę przez kilka stuleci. Wpływy kulturowe Teotihuacanu w Mezoameryce, potwierdzone przez zasięg eksportowanych przezeń produktów lub ich naśladownictwo, przekraczały nawet późniejsze o niemal tysiąclecie wpływy potężnych Azteków, w początkach XVI wieku będących największą potęgą w regionie. Wiele wątpliwości wzbudza majańskie miasto Caminalhuyu w Gwatemali, w którym architektura i ikonografia była mocno wzorowana na tej znanej z Teotihuacanu. Wysuwano nawet hipotezy mówiące, że to majańskie miasto mogło być czymś w rodzaju lennika Teotihuacanu wspierającego jego agresywną politykę w tym regionie. Pomysły te zyskały na znaczeniu z końcem XX wieku, gdy w ruinach gwatemalskiego Tikalu odczytano majańską inskrypcję z kamiennej steli 31. Pismo Majów zdołano odcyfrować, chociaż nie można powiedzieć, że nie bez pewnych wątpliwości. Stela 31 jest najlepszym przykładem takiego budzącego kontrowersje odczytania starożytnej inskrypcji. Odczytania, które rodzi więcej pytań niż daje odpowiedzi. Pomimo tego jest ona bezcennym elementem w tej opowieści, gdyż wreszcie wprowadza na scenę jakieś osoby z krwi, kości i imienia. Stela zawiera datę w majańskiej długiej rachubie, odpowiadającą 378 rokowi naszej ery. Wedle zapisu, początkiem stycznia tego roku w okolicy Tikalu pojawił się tajemniczy pan z zachodu imieniem Siak-Kak, co może znaczyć kogoś urodzonego w ogniu. Siak-Kak pojawił się pod Tikalem 8 stycznia, a już 6 dni później zdołał obalić władcę tego wielkiego miasta. Majański król Chak-Tok-Ishak, wielka łapa jaguara, 14 władca Tikal, odszedł do wody, co w języku Majów oznacza bardzo eufemistycznie utratę życia. Stela 31 dalej informuje, że zwycięski generał, który przybył z zachodu, walczył na rozkazach jeszcze potężniejszego człowieka, którego godność kryje się za tajemniczym glifem przedstawiającym sowę dzierżącą Atlatl, mezoamerykańską wyrzutnię oszczepów. Tajemniczy mężczyzna, znany jako sowa ciskająca oszczepem, mógł pochodzić z Teotihuacanu. Dlaczego? O tym dowiemy się już za chwilę. Zwycięski generał Siak-Kak zdobył Tikal korzystając ze wsparcia jakiejś piątej kolumny w mieście. Nie objął jednak tronu po zgładzonym królu Chok-Tok-Ishaku. Zamiast tego zajął się porządkowaniem sytuacji w mieście i okolicy, najeżdżając przy okazji sąsiednie majańskie miasto Huaxactun i dopiero tam obejmując królewską władzę. W tym samym roku, w którym zwycięski Siak-Kak pacyfikował starożytną Gwatemalę, po drugiej stronie Atlantyku, pod Adrianopolem, miastem Hadriana, goci Fritigerna rozbijali w proch i pył rzymską armię cesarza Valensa. Sam Valens, ciężko ranny, został wyniesiony z placu boju przez swoich gwardzistów, ale na niewiele to się zdało. Wytropiony przez gotów w pobliskiej willi, broniony do końca przez swoich ludzi, spłonął razem z nimi w zabudowaniach podpalonych przez Germanów, zamieniając się tym samym w rzymską pieczeń. Problem, który nie jest nasz, nie jest nasz, mógłby rzec Siak-Kak, obojętny na los rzymskiej armii pacyfikowanej na polach Adrianopolu, o której istnieniu zresztą nie mógł nic wiedzieć. No chyba, że jacyś tętego kosmici. Żarty na bok, tutaj się dzieje poważna historia, a o tej zawsze mówić trzeba z powagą.
na baczność. Zgodnie z inskrypcją ze steli 31, Sija Kak osadził na tronie zdobytego Tikalu syna swojego mocodawcy, czyli sowy ciskającej oszczepem. Motyw sowy dzierżącej Atlatl powtarza się na podobnych glifach w kilku majańskich miastach, a w samym Teotihuacanie sowa bardzo często pojawia się na ikonografiach jako element zdobiący piersi wojowników. Nie wiemy do końca, czy część z tych sów nie symbolizuje jakiegoś wojennego bóstwa albo bractwa wojowników na kształt późniejszych azteckich wojowników orła albo wojowników jaguara. Stela 31 z Tikal upamiętniała intronizację tego młodzieńca, który 13 września 379 roku naszej ery został osadzony na tronie Tikalu jako jego 15 władca. Był to Yash-Nun-Ajin, po naszemu pierwszy krokodyl. Majanista David Stewart, który odczytał stelę pod koniec lat 90., zasugerował, że tajemniczy szef wszystkich szefów, czyli sowa ciskająca oszczepem, mógł być członkiem elity Teotihuacanu. Nazwa samego miasta nigdzie nie pada, albo nie została odczytana, ale pan Sowa miał być wedle niej czwartym władcą jakiegoś niesprecyzowanego miejsca, w którym panował bardzo długo, bo od 374 aż do 439 roku. Czy faktycznie był władcą Teotihuacan? Na obu bokach kamiennej steli wyryto podobizny jego syna, intronizowanego jako króla Yash-Nun-Ajina, który został przedstawiony w ubiorze oraz z akcesoriami wojownika typowego dla Teotihuacanu. Yash-Nun-Ajin panował w Tikalu przez 47 lat. Prawdopodobnie wziął sobie za żonę jakąś kobietę z obalonej dynastii, dzięki której łatwiej zapewnił sobie legitymizację władzy, zakładając własną dynastię, być może wywodzącą się z Teotihuacanu. W całej tej historii, jak w całych dziejach tej części świata z tamtego okresu, jest mnóstwo takich być może, prawdopodobnie, zapewne, nie wiem, ale przypuszczam, że może... Nie da się tego uniknąć. Niezbitym faktem jednak jest to, że w 378 roku naszej ery rdzenna dynastia rządząca w Tikal została obalona przez potężnych przybyszy z zachodu, którzy nosili się po teotihuacańsku. Jakby tego było mało, wpływy kulturowe metropolii z Doliny Meksyku w majańskim mieście i całym regionie od tego momentu wyraźnie wzrosły, więc coś na pewno jest na rzeczy. W prostej linii oba miasta nawet dzisiaj dzieli blisko 1100 km, więc interwencja wojsk Teotihuacanu tak daleko od serca ich imperium w Dolinie Meksyku byłaby nieprawdopodobnym przedsięwzięciem logistycznym. Mówimy bowiem o świecie bez zwierząt jucznych ani pociągowych, bez wozów ani taczek. Wszystko transportujemy na plecach tragarzy albo na łodziach poruszających się spławnymi rzekami bądź brzegiem morza. Bardzo możliwe, że generał Sija Kak był jakimś watażką urzędującym na co dzień gdzieś między Doliną Meksyku a granicami Tikalu. Mógł być najemnikiem Teotihuacanu albo jednym z jego wasali. W końcu informacje o teotihuacańskich ambasadorach w Tikal pochodzą ze znacznie wcześniejszych czasów. Pierwsi mieli się pojawić w mieście już około 200 roku naszej ery. Elity z Tikal i Teotihuacan wiedziały o sobie, a być może nawet całkiem dobrze się znały. Może doszło między nimi do jakiegoś konfliktu, a elity tego drugiego miasta zorganizowały małą, dobrosąsiedzką interwencję antyterrorystyczną z pomocą jakichś zwerbowanych gdzieś w połowie drogi między jednymi a drugimi najemników? Moim zdaniem brzmi to racjonalnie. Grobowiec Yash-Nun-Ajina odkryto w latach 50. XX wieku w bardzo dobrym stanie. 15. król Majów z Tikal zmarł w podeszłym wieku. Razem z nim do grobu powędrowało 9 młodzieńców. Jeden z nich z całą pewnością zmarł dopiero wewnątrz grobowca. Ktoś wzbogacił wystrój komory ciałem bezgłowego krokodyla, prawdopodobnie nawiązując do imienia zmarłego władcy, pierwszego krokodyla. Zwłoki Yash-Nun-Ajina poddano badaniu izotopowemu. Młodzieniec z całą pewnością nie był mieszkańcem Teotihuacanu. Musiał wychować się bliżej ziem Majów. Gdzie dokładnie urodzili się i wychowali pozostali bohaterowie tej historii, sowa ciskająca oszczepem i zrodzony w ogniu zwycięski generał Sija Kak? Tego niestety nie wiemy.
Misja specjalna podjęta przez ludzi związanych z Teotihuacanem w sercu ziem Majów w 378 roku naszej ery dowodziła niezbicie, że metropolia z Doliny Meksyku była ekspansywna, a w walce o rozszerzenie swoich wpływów uciekała się do rozwiązań siłowych. Co nie jest zresztą zaskoczeniem, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co wiemy o teotihuacańskiej ikonografii. Motyw maszerujących lub tańczących wojowników uzbrojonych w oszczepy i nieodłączny atlatl powtarza się na ceramice i freskach. Na jednym z przedstawień widzimy typowego teotihuacańskiego wojownika, który stoi wewnątrz czegoś, co wygląda jak małe boisko albo przestrzeń do występów artystycznych. Sztuka Teotihuacanu jest trudna w odbiorze, gdyż w przeciwieństwie np. do Majów, w tym akurat mieście praktycznie kompletnie porzucono realizm i naturalizm, uciekając się zupełnie w kierunku abstrakcji. Teotihuacańskie freski są pełne ukrytej symboliki i metafor. Wojownik, o którym zacząłem mówić, znajduje się na otwartej, prostokątnej przestrzeni, którą artysta pokrył śladami stóp, prawdopodobnie sugerując, że w miejscu tym tańczono. Na każdej z czterech stron owej przestrzeni zasiada inny wojownik, niczym widz przyglądający się wyczynom wspomnianego jegomościa. Jak wygląda wspomniany tańczący wojownik? Na plecach ma on charakterystyczne lustro z żelaznego pirytu, często występujące w Mezoameryce, powszechnie zakładane przez wojowników do walki. Lustra te, znane jako Tezcatlipili, miały charakter symboliczny, religijny. W jednej dłoni wojownik dzierży pęk oszczepów, nieodłączny atrybut wojownika. Podczas walki będzie je ciskał w przeciwnika, korzystając z atlatlu. Ta niepozorna wyrzutnia oszczepów, używana już od prehistorii, potrafiła zamienić broń drzewcową w prawdziwie zabójcze, dalekosiężne narzędzie do zabijania. Hiszpańscy konkwistadorzy w XVI wieku donosili, że oszczep potrafił przebijać kolczugę. W 1995 roku w stanie Colorado Amerykanin David Engwall cisnął pocisk ze zrekonstruowanej wyrzutni tego typu na odległość 258 metrów, co może dać nam pewien obraz zasięgu, jaki byli w stanie osiągnąć wojownicy z Teotihuacanu podczas swoich wypraw wojennych. Wróćmy jednak do naszego wojownika. Jego oczy kryją się za goglami imitującymi boga Tlaloka, zaś głowę zdobi nakrycie z piór, przystrojone trzema obsydianowymi ostrzami i czymś, co ewidentnie przypomina ludzki kręgosłup. Być może to trofeum dosłownie wydarte z pokonanego przeciwnika. W prawej dłoni z kolei mężczyzna dzierży obsydianowy sztylet, na którego końcu znajduje się przebite ludzkie serce, ciągle ociekające krwią. Ikonografia nie pozostawia nam złudzeń i zbyt wiele pola do interpretacji. Oto widzimy zwycięskiego wojownika paradującego z wciąż ciepłym sercem, wydartym z piersi przeciwnika. Przemoc jest w sztuce Teotihuacanu motywem bardzo rzadkim, a jej nieobecność przez długi czas skłaniała niektórych badaczy do snucia teorii o pokojowej, utopijnej republice pozbawionej autorytarnych władców, państwie dominującym nad Mezoameryką dzięki wyższej kulturze. Przez podobne różowe okulary patrzono zresztą dość długo na Majów, a także śródziemnomorskich Minojczyków. Kultury wyrafinowane, więc z pewnością również pokojowe i łagodne w obyciu z sąsiadami. Nie piją, nie palą, nigdy nie depczą trawników i zawsze zabierają swoje śmieci. W przeciwieństwie do późniejszych Azteków, Teotihuacańczycy rzadko przedstawiali przemoc w swojej sztuce, ale wobec kolejnych odkryć masowych ofiar z ludzi, szczególnie w pobliżu kompleksu piramidy upierzonego węża, naukowcy zaczęli nieco inaczej patrzeć na pewne freski. Chodzi mi tutaj o pojawiające się czasami obrazy walki dzikich zwierząt wyrywających i pożerających ludzkie serca. Mogą one przedstawiać fantazję artysty. W tym wypadku symboliczną scenę karmienia bóstwa utożsamianego ze zwierzęciem ludzkimi organami. Mogą także prezentować autentyczną aktywność dzikich zwierząt. Szczególnie znany jest tutaj fresk przedstawiający dwa kojoty rozszarpujące jelenia, aby dostać się do jego serca. Spora część badaczy, jak René Milon czy Annabeth Heydrich, zauważyła jednak, że sceny te są przenośnią, metaforą. Czego konkretnie? Rytualnego kanibalizmu. Heydrich zauważyła, że wśród Indian z Mezoameryki, a także sąsiednich regionów, powszechna była wiara w istnienie zwierzęcego opiekuna.
Naguala, który był taką animalistyczną wersją chrześcijańskiego anioła stróża. W Mezoameryce niejednokrotnie spotykamy się z bractwami wojowników przystępującymi do walki w przebraniu i pod sztandarami jakiegoś konkretnego zwierzęcego naguala, jaguara, wilka czy orła, albo sowy. W zasadzie łatwiej byłoby wymienić te zwierzęta, których Indianie z Mezoameryki nie kojarzyli z wojną, bo jaguar, wilk, kojot, puma, orzeł czy sowa nie wyczerpują tej listy. Jest na niej bardzo często także motyl. Wojownicy i członkowie mezoamerykańskiej elity często są przedstawiani z charakterystyczną ozdobą pod nosem, ornamentem znanym jako jacapapalotl. Jest to ozdoba w kształcie motyla, którego oczy dziwnie przypominają gogle wojowniczego tlaloka. Jacapapalotl czasami ma także kły zasłaniające usta jego posiadacza. Motyl z piekła rodem. Motyl, o czym już wspominałem, był utożsamiany z duszą człowieka, mężczyzny wojownika i życiem pozagrobowym pod postacią beztroskiego owada zaspokajającego swoje potrzeby nektarem na porośniętej kwiatami mitycznej górze. Nagualizm, czyli wiara w istnienie opiekuńczych duchów zwierząt towarzyszących człowiekowi przez całe życie, nie ograniczał się jedynie do podziwiania dzikich czworonogów, najczęściej drapieżników. Czasami starano się dokonać mistycznej przemiany w te dzikie zwierzęta. Przedstawienia szamanów przemieniających się w jaguary znajdziemy tak u archaicznych Olmeków, jak i znacznie późniejszych Majów. Ale nie tylko. W 1549 roku niemiecki konkwistador Hans von Staden dostał się do niewoli Indian Tupinamba, zamieszkujących tereny dzisiejszej południowej Brazylii. Von Staden przez 3 lata zdołał przetrwać wśród Indian, udając czarownika, zanim został szczęśliwie oswobodzony przez innych Europejczyków. W spisanej przez siebie już w Europie relacji Niemiec wspominał pewną konwersację, jaką odbył z indiańskim wodzem. Von Staden dostrzegł pewnego razu ze zgrozą, że kacyk z apetytem ogryza ludzką kończynę. Zapytał się wodza, jak może jeść zwłoki innego człowieka? Indianin bez zastanowienia odparł Niemcowi, że w tej chwili jest jaguarem, a tak w ogóle to człowiek, którego właśnie spożywa, jest wyśmienity. Od XVI-wiecznych Indian z Brazylii do wcześniejszych o 1000 lat Teotihuacańczyków droga jest naturalnie daleka, ale za groteskową konwersacją konkwistadora i indiańskiego wodza kryje się coś więcej, aniżeli tylko wyjątkowo czarne poczucie humoru Indianina. Ten człowiek prawdopodobnie naprawdę wierzył, że w pewnym momencie rytualnie wciela się w zwierzę, być może będące jego nagualem. Hidrick zauważa, że w Teotihuacan znaleziono przynajmniej jeden ślad po uczcie, w której posilono się człowiekiem, ale w Mezoameryce praktyka była dość znana. Pierwsze ślady takich praktyk spotykamy już wśród Olmeków z San Lorenzo. Kapłani Tarascan z Michoacanu w zachodnim Meksyku dzielili między siebie ciała złożonych w ofierze przeciwników i konsumowali te ich części, których nie oddano wcześniej bogom. Późniejsze przykłady podobnych praktyk wśród Majów czy Azteków pojawiają się w relacjach europejskich kolonistów i chociaż z pewnością bywają nieco przesadzone i podkoloryzowane, to częstotliwość ich występowania wyraźnie wskazuje, że praktyki takie miały miejsce jak Mezoameryka długa i szeroka. Zmysły Europejczyków były wyczulone na tym punkcie, gdyż rytualny kanibalizm został w kulturach, na których był oparty światopogląd XVI-wiecznego konkwistadora, zarzucony 1000 lat wcześniej. Już grecka mitologia uważała spożywanie mięsa ludzkiego za odrażający występek i najcięższy grzech, niemożliwy do zmazania. Podobnie, chociaż nie tak kategorycznie, podchodzono do ofiar z ludzi. W większej części basenu Morza Śródziemnego praktyki takie zarzucono w późnej epoce brązu. Pewne wzmianki tej archaicznej tradycji zachowały się w Iliadzie, gdzie Achilles zabija 12 trojańskich młodzieńców podczas pogrzebu Patroklosa. Agamemnon, składający w ofierze swoją córkę Ifigenię, również mógł być symbolem dawnych, barbarzyńskich czasów. Podobną pamiątką może być biblijna historia Abrahama i Izaaka, symbolizująca zastąpienie ofiar z ludzi zwierzęcymi. Rzymianie dość późno, bo dopiero w 97 roku przed naszą erą oficjalnie zakazali podobnych praktyk, ale z tego co wiemy, nigdy nie stosowali ich często. Wręcz przeciwnie, znamy tylko 3 przypadki złożenia ofiar z ludzi przez państwo rzymskie. Wszystkie miały charakter wyjątkowy, a podejmowano je
w chwilach największego zagrożenia Republiki, na przykład tuż po klęsce pod Cannami. Zdecydowanie bardziej okrutni bywali Etruskowie. W Rzymie cesarskim zaczęto nawet odchodzić od ofiar ze zwierząt, zastępując je paleniem importowanych z Półwyspu Arabskiego kadzideł. Kres ofiarom zwierzęcym położyło ostatecznie chrześcijaństwo. W Mezoameryce sytuacja wyglądała zgoła inaczej jeszcze w XVI wieku, a tamtejsze społeczeństwa pod pewnymi względami kulturowymi tkwiły na poziomie Sumerów z epoki brązu czy Celtów z wczesnej epoki żelaza. Budowali rozległe miasta na planie przecinających się pod kątem prostym ulic, byli świetnymi astronomami i matematykami, doskonale radzili sobie z irygacją i obróbką kamienia, drewna czy kości. Zajmująca się teotihuacańskimi malowidłami i pigmentami historyczka sztuki Diana Magaloni zauważyła, że lokalni malarze fresków już w III wieku naszej ery z fachowością stosowali techniki utrwalające barwy pigmentów na ścianach, idealnie odpowiadające przepisom, jakie rzymski architekt Witruwiusz wyłożył w VII księdze swego dzieła o architekturze. W Teotihuacanie odkryto owe techniki niezależnie od Rzymian. Mezoameryka stworzyła barwną i żywotną kulturę, w której znalazło się miejsce tak dla astronomów, architektów, malarzy czy matematyków, jak i kanibali. Cóż, każdy ma swoje sposoby, aby dotknąć sakrum. Modlitwy, pokuty, pielgrzymki, kolacja z serca wroga. Ludzka pomysłowość nie zna w tej materii granic. Kultury tak odmienne od naszej jak ta, która wykształciła się w starożytnej Mezoameryce, są dla nas zarówno fascynujące, jak i odrażające. W niektórych ze swoich aspektów zupełnie nie współgrają bowiem z naszymi wyobrażeniami o tak zwanej normalności. Podobnie rzecz ma się z Mongołami, o których dość sporo opowiadałem. Jedni i drudzy fascynują nas poprzez swoją odmienność. W Mezoameryce zainteresowanie kanibalizmem mogło być także motywowane bardziej przyziemnymi powodami. W regionie poza jeleniami i mulakami nie było niemal żadnych dużych zwierząt łownych. Po dawnej pleistoceńskiej megafaunie w tej części Ameryki nie pozostało prawie nic. Żadnych bizonów czy łosi. Niedobór mięsa trzeba było jakoś uzupełniać. Sam kanibalizm z pewnością nie był najważniejszym elementem tzw. nagualizmu, a jedynie jego częścią i z pewnością nie można patrzeć na kultury tamtejszych ludów wyłącznie przez pryzmat krwawych ofiar z ludzi, które zresztą nie w każdym mezoamerykańskim społeczeństwie występowały z równą intensywnością. Tworząc serię o Mezoameryce, z pewnością chciałbym uniknąć uciekania w wyrywkowe skrajności, takie jak te zaprezentowane przez Mela Gibsona w jego Apokalipto, z którego dowiemy się, że głównym zajęciem Majów było polowanie na ludzi, wyrywanie im serc i czekanie na upadek własnej cywilizacji. Z drugiej jednak strony pragnąłbym uniknąć infantylizacji dawnych amerykańskich kultur i przedstawiania ich jako pokojowych, dobrodusznych, szlachetnych Indian, których doskonały świat i raj na ziemi zniszczyli ci źli i brudni Hiszpanie. Tendencja do przyjmowania obu postaw jest bardzo często spotykana, szczególnie w popkulturze. Teotihuacan przenikała odgórnie sterowana ideologia wojenna, imperializm i militaryzm. W mieście mogły istnieć profesjonalne bractwa wojowników, podobne do tych, które z całą pewnością występowały u Azteków i Zapoteków. Dysponujemy tylko poszlakami takimi jak freski w tzw. Białym Patio w kompleksie Atetelco oraz na ceramice i w paru innych miejscach przedstawiające wojowników przystrojonych w kostiumy imitujące orły, węże lub psowate drapieżniki, wilki albo kojoty. Swoją drogą nazwa kojot pochodzi właśnie z języka nahuatl, gdzie zwierzęta te były określane jako kojotl, co oznacza dosłownie oszusta, cwaniaka, spryciarza i bardzo dobrze charakteryzuje naturę tego przebiegłego i bardzo inteligentnego czworonoga. Kreskówkowy kojot, nieudolnie zmagający się ze strusiem pędzi wiatrem, był jakąś czarną owcą w rodzinie, anomalią w swoim gatunku. U późniejszych Azteków bractwa wojowników wspierały władzę Tlatoaniego, zwanego przez nas królem. Wbrew pozorom, azteccy władcy nie dysponowali władzą absolutną, a wiele swoich decyzji konsultowali z przedstawicielami wojowników, pełniących rolę przypominającą rzymskich pretorianów.
Azteckie bractwa przyjmowały swoje szeregi, w pierwszej kolejności dzieci członków elity, ale były także otwarte na wyjątkowo zdolnych młodzieńców z pospólstwa, dzięki czemu dawały szansę na awans społeczny najbardziej energicznych, zdecydowanych i sprawnych fizycznie mężczyzn, mających szansę na wejście na szczyt. Taki układ działał w pewnym sensie jako wentyl bezpieczeństwa, rozładowujący napięcia w dołach społecznych. Tryskający testosteronem azteccy młodzieńcy, którzy wobec braku perspektyw mogliby narobić zamieszania na ulicach Tenochtitlanu, co jakiś czas byli zasysani do góry, a ich koledzy posłusznie harowali na polach bitew, aby zasłużyć sobie na podobny zaszczyt. System działał bardzo sprawnie, zapewniając wojsku młodych, silnych i gotowych na śmierć wojowników, przekonanych, że każdy rodzaj śmierci podczas wojny zapewni im życie wieczne. To była jednak rzeczywistość Azteków. Czy tak samo było w Teotihuacanie? Jest to bardzo prawdopodobne, biorąc pod uwagę łudzące podobieństwa w ikonografii, symbolice religijnej, a wreszcie uparte przekonanie Azteków o wspólnocie kulturalnej z dawnymi mieszkańcami miasta bogów. Brak odczytanych źródeł pisanych wskazuje nas jednak na pozostanie w tej kwestii w niepewności i opieranie się na archeologii, która z kolei nie może dać odpowiedzi na wszystkie nurtujące nas pytania. Olmeków uważa się za pierwszą cywilizację Mezoameryki, ale to Teotihuacan zdobył sobie miano pierwszej klasycznej cywilizacji w tym regionie. Stał się wyznacznikiem trendów i punktem odniesienia dla sąsiadów, bliższych i dalszych. Na 1000 lat do przodu, aż do przybycia Hiszpanów, pomimo swojej wielkości i niezaprzeczalnych sukcesów, także dominacja miasta bogów musiała kiedyś dobiec kresu. Upadek znaczenia Teotihuacanu, do jakiego doszło między VI a VIII wiekiem naszej ery, z początku przypisywano obcej inwazji. Tę hipotezę z początku potwierdziły wykopaliska przeprowadzone wzdłuż Alei Zmarłych i w najważniejszych kompleksach pałacowych, takich jak Szalla czy Laventia. Z biegiem czasu jednak obraz prawdziwych przyczyn upadku miasta przybrał odmienne barwy. Postępujące wykopaliska w pozostałej, peryferyjnej części miasta, szczególnie w kompleksach mieszkalnych zwyczajnej populacji lub dzielnicach imigrantów, nie zaowocowały póki co odkryciem śladów obcej inwazji. Żadnych rzucających się w oczy zniszczeń, pożarów, śladów po broni czy ludzkich zwłokach. Te ograniczały się do sakralnego centrum i miejsc, w których mogła rezydować lokalna elita. W kompleksie Laventia, znajdującym się niedaleko piramidy upierzonego węża, odkryto ślady po prowizorycznych murach wznoszonych w miejscu drzwi większych budynków. Wszędzie znajdowano ślady włamań i rabunku. W pałacu Szalla, leżącym tuż obok piramidy Księżyca, napastnicy wtargnęli do kompleksu, niszcząc z furią wszystkie posągi i figurki przedstawiające głównie bogów. Po obrabowaniu budynku podłożono pod nim ogień, gdzieniegdzie natrafiono na ciała obrońców lub napastników. Ślady podobnych zniszczeń i rabunku odkrywano wzdłuż całej Alei Zmarłych, na której znaleziono liczne fragmenty rozbitych na kawałki tajemniczych teotihuacańskich masek z serpentynu, trawertynu, wapienia i innych kamieni. Ktoś z furią niszczył najważniejsze symbole władzy, religii, elity panującej oraz promowanej przez nią ideologii. Teotihuacański ikonoklazm rozegrał się 1,5 wieku przed tym znacznie bardziej znanym, bizantyjskim. Wśród przyczyn obrazobórstwa w Konstantynopolu leżała trudna sytuacja wywołana kolejnymi przegranymi wojnami z muzułmanami, a także utrata Egiptu oferującego dotychczas niemal nieograniczone i bardzo tanie zaprowiantowanie wielkiego miasta nad Bosforem. Wcześniejszy ikonoklazm w Dolinie Meksyku mógł mieć podobne przyczyny. Badania radiowęglowe przeprowadzone w miejscach zniszczeń, wsparte przez datowanie archeomagnetyczne, najczęściej wskazywało na okolice roku 550 naszej ery jako czas, w którym w centrum miasta doszło do perturbacji i niepokojów na niespotykaną wcześniej skalę. Około 300 roku naszej ery w okolicach piramidy upierzonego węża także doszło do rabunków i pożarów, ale nie objęły one nawet w ułamku powierzchni tak dużej jak te zamieszki późniejsze o 2,5 wieku. Z materiału archeologicznego zaczął wyłaniać się obraz problemów wewnętrznych, w jakich pogrążyła się metropolia.
Teotihuacan był w swoim czasie i regionie miastem olbrzymim, a utrzymanie przy życiu jego populacji tylko z zasobów Doliny Meksyku przy ówczesnym stanie rolnictwa zawsze było dużym wyzwaniem dla elit zarządzających metropolią. Badania szczątków zmarłych z połowy VI wieku naszej ery wskazują na dość nagły wzrost śmiertelności niemowląt oraz ślady niedożywienia wskazujące na problemy z zaopatrzeniem i zwyczajny głód. W tym samym czasie przez Mezoamerykę przeszła fala dotkliwych susz, które zdaniem niektórych badaczy mogły mieć związek z erupcją wulkanu Ilopango w dzisiejszym Salwadorze, którego wielki wybuch datuje się w szerokich widełkach między 410 a 535 rokiem naszej ery. Jeżeli faktycznie wulkan eksplodował bliżej tej drugiej daty, to mógłby odpowiadać za długotrwałą klęskę suszy i czasowe załamanie możliwości produkcyjnych rolnictwa. Dawne osiadłe społeczeństwa uzależnione były od klimatu i produktywności rolnictwa, nie mogły też liczyć na pomoc humanitarną z zagranicy. 2 lub 3 lata suszy mogły oznaczać dotkliwy głód. 5 lub więcej lat było już totalną katastrofą. Problemy wywołane suszą mogła dodatkowo spotęgować postępująca od wielu dekad deforestacja wzgórz Doliny Meksyku. Drewno było ważnym elementem konstrukcyjnym wykorzystywanym w mieście, a także niezbędnym komponentem przy wypalaniu białego gipsu powszechnie wykorzystywanego do elewacji monumentalnych budowli. Długotrwała susza i problemy lokalne związane z wylesieniem spadły na miasto, które już wtedy najlepsze lata mogło mieć za sobą. Wykopaliska w dzielnicach mieszkalnych i kompleksach pałacowych uwidoczniły zmiany zachodzące w pochówkach i zamożności mieszkańców od drugiej połowy V wieku naszej ery. Mniej więcej od połowy tego stulecia w grobach mieszkańców grzebanych pod podłogami kompleksów pojawia się coraz mniej darów wotywnych. Spada także ich wartość. Jednocześnie w mieście znanym dotychczas z dość niewielkich, przynajmniej jak na tamte czasy, różnic materialnych między mieszkańcami zachodzi wyraźna zmiana w trendzie trwającym stulecia. Elity wyraźnie uciekają przeciętnym mieszkańcom. Pochówki jej członków ciągle są pełne przepychu, podczas gdy masy dotkliwie ubożeją. W mieście spada także porządek i czystość. W niektórych ulicach archeolodzy odkryli pojawienie się warstw śmieci, gruzu i odpadów sięgających nawet 2 metrów. Z tymi dzikimi wysypiskami nikt najwyraźniej niczego nie robił. Ubożejąca społeczność zamyka kolejne warsztaty. Stopniowo zanika rzemiosło w poprzednich stuleciach przeznaczone na eksport do całej niemal Mezoameryki. Możliwe, że miasto utraciło kontrolę nad ważnymi szlakami handlowymi, z których mogło zostać przegnane przez nowych pretendentów do wielkości i dominacji. Spadek ilości importowanych dóbr luksusowych zaczął także podkopywać znaczenie elity, pozbawiając ją jednego ze źródeł kontroli nad populacją. Ubożenie miasta odstręczało także potencjalnych imigrantów, a tych, którzy już do niego przybyli, skłaniało raczej do emigracji niż pozostania na miejscu, co z kolei mogło dalej pogłębiać spadek wpływów władz miasta i jednocześnie coraz bardziej ograniczając ich zdolność do czegoś, co bardzo popularni dzisiaj spece od geopolityki określają mianem projekcji siły. Teotihuacan był zaś uzależniony od owej projekcji siły, dominacji i militaryzmu. Załamanie produkcji rolniczej i głód w połowie VI stulecia naszej ery dziwnie korespondowało z problemami, jakie w tym samym czasie dotknęły nawet odległą Europę, w której dało się odczuć ochłodzenie, głód i wybuch dotkliwych epidemii, takich jak na przykład dżuma Justyniana we wschodnim Cesarstwie Rzymskim. Wyjaśnienie przyczyn tych perturbacji klimatycznych ciągle nie znalazło powszechnie zaakceptowanego rozwiązania. Teotihuacan mógł jednak być jedną z najważniejszych ofiar tego załamania. Wieloletnia susza, dotkliwy głód i wywołana nim wysoka śmiertelność mogły skutecznie zachwiać wiarą pokładaną przez pospólstwo w umiejętności panującej elity, która nie była w stanie odwrócić losów miasta. W mieście mogło dojść do zamieszek przeradzających się w gwałtowne walki na ulicach i rabowanie kompleksów pałacowych, w których być może znajdowały się jeszcze jakieś zapasy żywności. Przy okazji sfrustrowana ludność niszczyła symbole ideologii, która zawiodła, oraz reżimu, który utrzymywał się dzięki posłuszeństwu.
niewidzialna ręka, tak silnie i zdecydowanie dzierżąca władzę w metropolii, rozluźniła uścisk. Osłabione państwo mogło stać się obiektem najazdów z zewnątrz. Przez długi czas podejrzewano, że to właśnie w efekcie osłabienia siły Teotihuacanu do Doliny Meksyku zaczęli wdzierać się z północy Chichimekowie. Ci koczownicy z północy, stojący na szczeblu rozwoju nieporównywalnie mniej wyrafinowanym, aniżeli ich teotihuacańscy sąsiedzi, mogli dolać oliwy do ognia. Między VI a VII wiekiem naszej ery zaczynają się migracje lokalnej ludności, dotychczas zapewne utrzymywanej w miejscu zależnością od Teotihuacanu. W tle agonii wielkiej metropolii rosną nowe regionalne potęgi jak Cholula, Xochicalco czy Cacaxtla. Z czasem do głosu dojdzie także kolejna wielka potęga, która zdominuje Dolinę Meksyku na kilka stuleci – toltecka Tula. Następca Teotihuacanu. Samo miasto bogów nigdy nie upadnie do końca. Nie wyludni się kompletnie, nie przysypie go piach i pył, jak to miało miejsce w przypadku dawnej Troi. Jego populacja spadnie dość gwałtownie i nigdy już nie przekroczy 30 tysięcy mieszkańców, czyli 1/4 tego, czym miasto mogło się pochwalić w czasie największej świetności. Wielkość Teotihuacanu nie ulegnie jednak zapomnieniu, wręcz przeciwnie. Dawna metropolia będzie cieszyła się ciągle olbrzymią estymą, podziwiana i regularnie odwiedzana przez turystów, podróżników i przede wszystkim pielgrzymów. Kolejni władcy, Tolteków i Azteków, będą regularnie odwiedzać Teotihuacan, zasięgając rady bogów pod majestatycznymi piramidami pogrążającymi się w coraz bardziej zaawansowanym stanie rozkładu. Teotihuacan podzieli los współczesnego mu średniowiecznego Rzymu, miasta, które przeżyje upadek o jeszcze większej skali. Podobnie jak w Rzymie, tak i tutaj kolejne pokolenia będą patrzeć na dzieła poprzedników z zachwytem i jednocześnie bez skrupułów rabując najcenniejsze pamiątki dawnej świetności Teotihuacanu. Wiele zabytków pochodzących z upadającego miasta odkryją w przyszłości łopaty archeologów pracujących na gruzach tolteckiej Tuli czy azteckiego Tenochtitlanu. Zmierzch Teotihuacanu nie był gwałtowny. Przypominał raczej powolną agonię. W podobnym, niespiesznym tempie odkrywamy tajemnicę tego wielkiego, starożytnego miasta. Archeolodzy zdążyli całkiem dobrze poznać najważniejsze monumentalne budowle i aleje zmarłych. Większe kompleksy pałacowe do tej pory przebadano w nie więcej niż 15%, a uwzględniając całą powierzchnię dawnej metropolii, liczącą ponad 20 km2, dotychczas przeanalizowano nie więcej niż 2% całości. Przeszłość należała do Teotihuacanu, ale przyszłość także ma temu miastu coś do zaoferowania. A może ono ma coś do zaoferowania nam? Treść przygotował i przeczytał Michał Kuźniar. Jeżeli spodobał się Wam ten odcinek, możecie rozważyć dobrowolne wsparcie podcastu Mroczne Wieki cyklicznie poprzez Patronite lub jednorazowo w postaci wirtualnej kawy na Buy a Coffee. Linki znajdują się w opisie odcinka. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom, a szczególnie Michałowi, Wojciechowi, Rafałowi, Różnym Różnościom, Wilhelmowi, Jarosławowi, Oskarowi, Marcin Kluk Construction Limited, Gross Quildu, Robertowi Dariuszowi i dwóm Tomaszom. Filmy będące ekranizacją audycji można oglądać i komentować na YouTube, do czego wszystkich serdecznie zachęcam. Wszystkie wykorzystane źródła znajdziecie w opisie odcinka oraz na końcu filmu.